Hanna Kral, zdążyć przed Panem Bogiem. Nosiłeś tego dnia sweter z czerwonej, puszystej wełny. To był piękny sweter, dodałeś, z angory, po bardzo bogatym Żydzie. Na nim były dwa skórzane pasy na krzyż, a po środku na piersi latarka. Słuchaj, jak ja wyglądałem, mówiłeś mi, kiedy zapytałam o dzień 19 kwietnia. Tak mówiłem? Było chłodno. W kwietniu wieczorami bywa chłodno, zwłaszcza jak człowiek mało je, więc włożyłem sweter. To prawda, znalazłem go w rzeczach jednego Żyda, któregoś dnia wygarnęli ich z piwnicy i ja sobie wziąłem sweter z Angory. Był w dobrym gatunku. Ten facet miał mnóstwo pieniędzy. Przed wojną ufundował dla wojska samolot czy czołg. Coś w tym rodzaju. Ja wiem, że ty lubisz takie kawałki. Pewnie dlatego wspomniałem o tym. O nie, wspomniałeś, bo chciałeś coś pokazać. Rzeczowość i spokój. O to chodziło. Mówię tak, jakbyśmy wtedy wszyscy mówili. Więc sweter, pasy na krzyż, dopisz jeszcze dwa rewolwery. Do sznytu należały rewolwery, na tych pasach. Wtedy wydawało nam się, że jak się ma dwa rewolwery, to ma się wszystko. 19 kwietnia. Obudziły cię strzały. Ubrałeś się. Nie, jeszcze nie. Obudziły mnie strzały, ale było zimno. Strzelali daleko i nie było jeszcze po co wstawać. Ubrałem się o 12. Był z nami chłopak, który przyniósł z aryjskiej strony broń. Miał zaraz wrócić, ale już było za późno. Jak zaczęli strzelać, powiedział, że ma córkę w klasztorze, w Zamościu, że on nie przeżyje tego, a ja przeżyję, więc mam zająć się po wojnie tą córką. Powiedziałem, dobra, nie pleć głupstw. No? Co no? Udało ci się odnaleźć córkę? Tak, udało. Słuchaj, umówiliśmy się, że będziesz opowiadał, prawda? Jest jeszcze 19 kwietnia. Strzelają. Ubrałeś się. Ten chłopak z aryjskiej strony mówi o córce. Co dalej? Poszliśmy rozejrzeć się po okolicy. Na podwórzu zobaczyliśmy kilku Niemców. Właściwie należało ich zabić, ale nie mieliśmy jeszcze wprawy w zabijaniu. Poza tym trochęśmy się bali. I nie zabiliśmy. Po 3 godzinach strzały umilkły. Zrobiło się cicho. Nasz teren to było tak zwane getto fabryki szczotek. Franciszkańska, Świętojerska, Bonifraterska. Brama fabryczna była zaminowana. Kiedy następnego dnia podeszli Niemcy, włączyliśmy wtyczkę. Chyba ze 100 ich się rozkwasiło. Zresztą nie pamiętam dokładnie. Musisz to gdzieś sprawdzić. W ogóle coraz mniej rzeczy już pamiętam. O każdym z moich chorych potrafiłbym ci opowiedzieć 10 razy więcej. Po wybuchu miny zaczęli nas zdobywać dralerią. Bardzo nam się to podobało. My w 40, ich 100, cała kolumna w szyku bojowym skradają się, widać, że traktują nas poważnie. Przed wieczorem wysłali 3 z opuszczonymi automatami i białą kokardą. Wołali, żeby zawiesić broń. To nas odeślą do specjalnego obozu. Myśmy ich ostrzelali. W raportach z trupa znalazłem potem tę scenę. Oni, parlamentariusze z białą chorągwią, a my, bandyci, otwieramy ogień. Zresztą nie trafiliśmy ich, ale to nieważne. Jak to nieważne? Ważne było przecież, że się strzela. To trzeba było pokazać. Nie Niemcom. Oni to potrafili lepiej. Temu innemu światu, który nie był niemieckim światem, musieliśmy pokazać. Ludzie zawsze uważali, że strzelanie jest największym bohaterstwem. No to żeśmy strzelali. Dlaczego wyznaczyliście właśnie ten dzień, 19 kwietnia? Nie my go wyznaczyliśmy. To Niemcy. Tego dnia miało się rozpocząć likwidacja getta. Były z aryjskiej strony telefony, że szykują się, że już obstawili z zewnątrz mury. 18 wieczorem zebraliśmy się u Anielewicza. Cała piątka, sztab. Ja chyba byłem najstarszy, miałem 22 lata. Anielewicz był młodszy o rok. Razem w 5 mieliśmy 110 lat. Tam już się mówiło niewiele. No to jak? No to dzwonili z miasta. Anielewicz bierze getto centralne, zastępcy, Geller i ja, szopy Tobensa i fabrykę szczotek. No to do jutra. Tyle, że pożegnaliśmy się, czegośmy nigdy przedtem nie robili. Dlaczego właśnie Anielewicz był komendantem? Bardzo chciał nim być, więc go wybraliśmy. Był w tej ambicji trochę dziecinny, ale to zdolny chłopak. Oczytany, pełen wigoru. Przed wojną mieszkał na Solcu. Jego matka sprzedawała ryby. Jak zostawały, to kazała mu kupować czerwoną farbę i farbować skrzela, żeby wyglądały jak świeże. Był stale głodny. Kiedy przyjechał z Zagłębia do nas i daliśmy mu jeść, zasłaniał talerz ręką, żeby mu nie zabrano. Miał dużo młodzieńczej werwy, zapału, tylko że nigdy przed tym nie widział akcji. Nie widział, jak się ładuje ludzi na Amsgla-plaucu do wagonów.
A taka rzecz, kiedy się widzi 400 tysięcy ludzi odsyłanych do gazu, może człowieka załamać. 19 kwietnia nie spotkaliśmy się. Zobaczyłem go nazajutrz. Był to już inny człowiek. Celina powiedziała mi: wiesz, to stało się z nim wczoraj. Siedział, powtarzał, zginiemy wszyscy. Tylko raz jeszcze się ożywił, kiedy dostaliśmy wiadomość od Armii Krajowej, żeby czekać w północnej części getta. Nie wiedzieliśmy dokładnie, o co chodzi. Zresztą nic z tego nie wyszło. Chłopaka, który tam poszedł, spalili na Miłej. Słyszeliśmy, jak krzyczał cały dzień. Czy myślisz, że to może zrobić jeszcze wrażenie na kimś? Jeden spalony chłopak po 400 tysiącach spalonych? Myślę, że jeden spalony chłopak robi większe wrażenie niż 400 tysięcy, a 400 tysięcy większe niż 6 milionów. Więc nie wiedzieliście dokładnie, o co chodzi. On myślał, że nadejdą jakieś posiłki. Tłumaczyliśmy: daj spokój, tam jest martwy teren, nie przedrzemy się. Wiesz co? Myślę, że w gruncie rzeczy wierzył w jakieś zwycięstwo. Oczywiście, nigdy przedtem nie mówił o tym. Przeciwnie, idziemy na śmierć, wołał. Nie ma odwrotu, zginiemy dla honoru, dla historii. Takie tam różne rzeczy mówi się w podobnych wypadkach. Ale dziś myślę sobie, że on przez cały czas żywił jakąś dziecinną nadzieją. Miał dziewczynę, taką jasną, ciepłą. Mira się nazywała. 7 maja był z nią u nas, na Franciszkańskiej. 8 maja, na Miłej, zastrzelił najpierw ją, potem siebie. Jurek Wilner krzyknął: zgińmy razem! Lutek Rotblat zastrzelił swoją matkę i siostrę. Potem już wszyscy zaczęli strzelać. Kiedy żeśmy się tam przydarli, znaleźliśmy kilku żywych, 80 popełniło samobójstwo. Tak właśnie powinno się było stać, powiedziano nam potem. Zginął naród, zginęli jego żołnierze. Symboliczna śmierć. Tobie też pewnie symbole się podobają. Była z nimi dziewczyna, Raf. 7 razy strzelała do siebie, zanim trafiła. Duża, ładna dziewczyna z brzoskwiniową cerą, ale zmarnowała nam 6 naboi. W tym miejscu jest skwer. Kopiec, kamień, napis. Jak jest pogoda, przychodzą matki z dziećmi albo wieczorem chłopcy z dziewczynami. To jest właściwie zbiorowy grób, bo nigdy nie wydobyliśmy kości. Miałeś 40 żołnierzy. Nie przyszło wam nigdy na myśl, żeby zrobić to samo? Nigdy. Tego nie należało robić. Mimo, że to bardzo dobry symbol. Nie poświęca się życia dla symboli. Nie miałem w tej sprawie wątpliwości. W każdym razie przez 20 dni. Potrafiłem sam dać w mordę, jak ktoś zaczynał mi histeryzować. W ogóle wiele rzeczy potrafiłem wtedy. Stracić 5 ludzi w walce i nie czuć wyrzutów sumienia. Położyć się spać, kiedy Niemcy drążyli dziury, żeby wysadzić nas w powietrze. Wiedziałem po prostu, że my nie mamy tu nic do roboty. Dopiero jak poszli na obiad o 12, myśmy szybko zrobili co trzeba, żeby się przedrzeć. Nie denerwowałem się. Pewnie dlatego, że właściwie nic nie mogło się zdarzyć. Nic większego niż śmierć. Zawsze chodziło przecież o śmierć, nigdy o życie. Być może tam wcale nie było dramatu. Dramat jest wtedy, kiedy możesz podjąć jakąś decyzję, kiedy coś zależy od ciebie, a tam wszystko było z góry przesądzone. Teraz w szpitalu chodzi o życie i za każdym razem muszę podejmować decyzję. Teraz się denerwuję znacznie bardziej. I jeszcze coś potrafiłem. Powiedzieć chłopcu, który prosił mnie o adres po aryjskiej stronie: nie czas, jeszcze za wcześnie. Stasiek nazywał się. Widzisz, nie pamiętam nazwiska. Marek. Mówił. Przecież jest tam jakieś miejsce, dokąd mógłbym pójść. Miałem mu powiedzieć, że nie ma takiego miejsca, więc powiedziałem: jeszcze za wcześnie. Czy zza muru widać było coś po aryjskiej stronie? Tak, mur sięgał tylko pierwszego piętra. Już z drugiego widziało się tamtą ulicę. Widzieliśmy karuzelę, ludzi, słyszeliśmy muzykę i strasznie żeśmy się bali, że ta muzyka zagłuszy nas i ci ludzie niczego nie zauważą, że w ogóle nikt na świecie nie zauważy nas, walki i poległych, że ten mur jest tak wielki i nic, żadna wieść nigdy się o nas nie przedostanie. Ale powiedzieli z Londynu, że Sikorski nadawał pośmiertnie krzyż Virtuti Militari Michałowi Klepfiszowi. Chłopakowi, który na naszym strychu zasłonił sobą karabin maszynowy, żebyśmy się mogli przedrzeć. Inżynier, 20 parę lat. Wyjątkowo udany chłopak. Odparliśmy atak dzięki niemu i zaraz potem przyszli ci 3 z białą kokardą. Parlamentariusze. Tu stałem, dokładnie tu. Tylko brama była wtedy drewniana. Słupek betonowy był ten sam. Barak i chyba nawet te topole. Czekaj, dlaczego właściwie stałem zawsze z tej strony? Aha, bo z tamtej szedł tłum. Bałem się pewnie, żeby mnie nie zgarnęli. Byłem wtedy gońcem w szpitalu i to była moja praca. Stać przy bramie na Amschlagplatzu i wyprowadzać chorych. Nasi ludzie wyławiali tych, których należało uratować, a ja ich, jako chorych, wyprowadzałem. Byłem bezwzględny.
Jedna kobieta błagała, żebym wyprowadził jej 14-letnią córkę, ale ja mogłam zabrać tylko jedną osobę, więc zabrałem Zosię, która była naszą najlepszą łączniczką. 4 razy ją wyprowadzałem i za każdym razem z powrotem ją zgarniali. Kiedyś pędzili koło mnie ludzi, którzy nie mieli numerków życia. Niemcy rozdali te numerki tym, którzy je otrzymali, obiecano przetrwanie. Całe getto miało wtedy jeden jedyny cel – zdobyć numerek. Ale później przyszli i po tych z numerkami. Z kolei ogłoszono, że mają prawo do życia pracownicy fabryk. Potrzebne tam były maszyny do szycia. Ludziom zdawało się więc, że maszyny do szycia uratują im życie i płacili za nie każde pieniądze. Ale potem przyszli po tych z maszynami. Wreszcie ogłosili, że dają chleb. Wszystkim, którzy się zgłoszą na roboty, po 3 kilo chleba i marmoladę. Słuchaj, moje dziecko, czy ty wiesz, czym był chleb w getcie? Bo jak nie wiesz, to nigdy nie zrozumiesz, dlaczego tysiące ludzi mogło dobrowolnie przyjść i z chlebem jechać do Treblinki. Nikt przecież tego dotychczas nie zrozumiał. Tutaj rozdawali, w tym miejscu, podłużne, rumiane bochenki sitka. I wiesz co? I ludzie szli porządnie, czwórkami po ten chleb, a potem do wagonu. Chętnych było tylu, że musieli w kolejce stać. 2 transporty dziennie trzeba było odprawiać do Treblinki. Jeszcze nie mogły pomieścić wszystkich, którzy się zgłaszali. Owszem, my wiedzieliśmy. Posłaliśmy w 1942 roku kolegę, Zygmunta, żeby zorientował się, co się dzieje z transportami. Pojechał z kolejarzami z dworca gdańskiego. W Sokołowie powiedzieli mu, że linia się rozdwaja. Jedna bocznica idzie do Treblinki, codziennie jedzie tam pociąg towarowy, załadowany ludźmi i wraca pusty, żywność nie dowozi się. Zygmunt wrócił do getta. Napisaliśmy o wszystkim w naszej gazetce. I nie uwierzyli. Oszaleliście? Mówili, kiedy próbowaliśmy ich przekonać, że to nie do pracy ich wiozą. Posłano by nas na śmierć z chlebem? Tyle chleba zmarnowaliby? Akcja trwała od 22 lipca do 8 września 1942. 6 tygodni. Przez 6 tygodni stałem przy bramie. Tu, w tym miejscu. Odprowadziłem 400 tysięcy ludzi na ten plac. Widziałem betonowy słupek, który teraz widzisz. W tej szkole zawodowej mieścił się szpital. Zlikwidowali go 8 września, ostatniego dnia akcji. Na górze było kilka sal z dziećmi, kiedy Niemcy weszli na parter. Lekarka zdążyła podać dzieciom truciznę. No widzisz, jak ty nic nie rozumiesz. Przecież ona uratowała je od komory gazowej. To było nadzwyczajne. Ludzie uważali ją za bohaterkę. W szpitalu chorzy leżeli na podłodze, czekając na załadowanie do wagonu, a pielęgniarki wyszukiwały w tłumie swoich ojców i matki i wstrzykiwały im truciznę. Tylko do najbliższych tę truciznę chowały. A ona, ta lekarka, swój cyjanek oddała obcym dzieciom. Jeden tylko człowiek mógł powiedzieć głośno prawdę. Czerniaków. Jemu uwierzyliby, ale on popełnił samobójstwo. To nie było w porządku. Należało umrzeć z fajerwerkiem. Wtedy fajerwerek był bardzo potrzebny. Należało umrzeć, wezwawszy przedtem ludzi do walki. Właściwie tylko o to mamy do niego pretensję. My? Ja i moi przyjaciele. Ci nieżyjący. O to, że uczynił swoją śmierć własną, prywatną sprawą. My wiedzieliśmy, że trzeba umierać publicznie, na oczach świata. Różne mieliśmy pomysły. Dawid mówił, żeby się rzucić na mury. Wszyscy, ilu nas zostało w getcie. Przedrzeć się na stronę aryjską, usiąść na wałach cytadeli, rzędami, jeden nad drugim i czekać, aż gestapowcy obstawią nas karabinami maszynowymi i rozstrzelają po kolei, rząd za rzędem. Estera chciała podpalić getto, żebyśmy wszyscy spłonęli razem z nim. Niech wiatr rozniesie nasze popioły, mówiła. Ale wtedy to nie brzmiało patetycznie, tylko rzeczowo. Większość była za powstaniem. Przecież ludzkość umówiła się, że umieranie z bronią jest piękniejsze niż bez broni. Więc podporządkowaliśmy się tej umowie. Było nas wtedy w żobie już tylko 220. Czy to w ogóle można nazwać powstaniem? Chodziło przecież o to, żeby się nie dać zarżnąć, kiedy po nas z kolei przyszli. Chodziło tylko o wybór sposobu umierania. Tym wywiadem, przetłumaczonym na różne obce języki, ludzie byli oburzeni do żywego i pan S., literat, pisze mu ze Stanów, że musiał go wziąć w obronę. 3 długie artykuły napisał, że wzburzenie uśmierzyć, a tytuł brzmiał Wyznanie ostatniego dowódcy getta warszawskiego. Ludzie posyłali listy do gazet, po francusku, angielsku, żydowsku i w innych jeszcze europejskich językach, że tak odarł wszystko z wielkości, ale najbardziej chodziło im o ryby. Te, którym Anielewicz malował skrzela na czerwono, żeby matka mogła sprzedawać na Solcu wczorajszy towar. Anielewicz, syn handlarki, malujący na czerwono skrzela ryb,
Tego tylko brakowało. Więc ów literat nie miał łatwego zadania, ale jeszcze i pewien Niemiec ze Stuttgartu napisał mu miły list. Sir Gerter Herr Doktor, mówił ów Niemiec, a przebywał on podczas wojny w warszawskim getcie jako żołnierz Wehrmachtu. Widziałem tam ciała ludzi na ulicach, dużo ciał przykrytych papierami. Pamiętam, to było okropne. Obaj jesteśmy ofiarami tej okropnej wojny. Czy mógłby pan napisać do mnie parę słów? Oczywiście, odpisał. Bardzo mu miło i doskonale rozumie uczucia młodego niemieckiego żołnierza, który po raz pierwszy widzi ciała przykryte papierami. Historia z literatem, panem S., zaraz mu przypomniała podróż do USA w 1963 roku. Zawieziono go na spotkanie z przywódcami związków. Stał stół, siedziało ze 20 panów. Skupione, przejęte twarze, prezesi związków zawodowych, które podczas wojny dawały pieniądze dla getta na broń. Przewodniczący przywitał go i rozpoczęła się dyskusja o pamięci. Co to jest ludzka pamięć i że trzeba pomniki stawiać, czy gmach, takie jakieś dylematy literackie. Bardzo się więc pilnował, żeby czegoś niestosownego nie chlapnąć, czegoś w rodzaju, a jakie to ma znaczenie dzisiaj? Nie miał prawa robić im takiej przykrości. Ostrożnie powtarzał sobie, uważaj, oni już mają łzy w oczach. Oni dawali pieniądze na broń i do prezydenta Roosevelta chodzili, żeby zapytać, czy to prawda, co opowiadają o tych wszystkich historiach w getcie, więc musisz być dla nich dobry. To było pewne po jednym z pierwszych raportów zrobionych przez Wacława, zaraz po tym jak Tosia Goliborska wykupiła go z gestapo za swój dywan perski. Raport został przewieziony przez kuriera w zębie pod plombą jako mikrofilm i trafił przez Londyn do USA, ale im było trudno uwierzyć w te tysiące przerobionych na mydło i w te tysiące pędzonych na Umschlagplatz, więc poszli do swego prezydenta zapytać, czy można poważnie traktować takie rzeczy. Był dla nich zatem bardzo dobry, pozwalał im się wzruszać i mówić o pamięci, a teraz takich wszystkich boleśnie dotknął. Czy to można nazwać powstaniem? Wracając do ryb. W przekładzie francuskim w tygodniku L'Express to nie były ryby, tylko du poisson. A matka Anielewicza, żydowska handlarka z Solca, kupowała un petit pot de pint re. No, czy to w ogóle da się traktować poważnie? Czy Anielewicz kładący pint re na skrzela, le oui, to jeszcze jest Anielewicz? Przypomina mi się próba opowiedzenia angielskim kuzynom o babci, która umierała z głodu w warszawskim powstaniu. Tuż przed śmiercią pobożna staruszka prosiła o coś do jedzenia. Trudno, niech nie będzie koszerne, mówiła. Niech będzie nawet wieprzowy kotlet. Ale to należało angielskim kuzynom powiedzieć po angielsku, więc babcia prosiła nie o kotlet, tylko o pork chop. I od razu przestała być tamtą umierającą babcią. Na szczęście, bo można już było opowiadać o niej bez histerii, spokojnie, tak jak już opowiada przy kulturalnym obiedzie różne zajmujące kawałki. A oni upierają się, że to jednak był prawdziwy Anielewicz, ten z Pentin Rue. Coś w tym musi być, skoro tylu ludzi się upiera. I piszą, że takich rzeczy nie wolno badać o komendancie. Słuchaj, mówi, będziemy musieli teraz uważać, będziemy starannie dobierali słów. Ależ tak. Będziemy bardzo starannie dobierali słów i postaramy się niczym ludzi nie zranić. Któregoś dnia dzwoni amerykański literat, pan S. Jest w Warszawie. Widział się z Antkiem i Celiną. Chce o tym opowiedzieć osobiście. No, to już jest sprawa poważna. Można sobie nic nie robić z tego, co mówią wszyscy na świecie, ale opinii dwojga ludzi lekceważyć nie można. A tymi ludźmi są Celina i Antek. Zastępca Anielewicza, przedstawiciel żobu po aryjskiej stronie, który wyszedł z getta tuż przed wybuchem powstania, i Celina, która była z nimi w getcie cały czas, od pierwszego dnia do wyjścia kanałami. Do tej pory Antek milczał, a teraz przyjeżdża pan S. i mówi, że widział go przed tygodniem. Odnoszę wrażenie, że Edelman trochę się denerwuje przed spotkaniem. Jak się okazuje, niepotrzebnie. Pan S. mówi, że Antek zapewnia go o przyjaźni i szacunku i aprobuje, poza pewnymi szczegółami, cały wywiad. Poza jakimi szczegółami? Pytam pana S. Na przykład Antek mówi, że ich nie było 200 w powstaniu. Ich było więcej. 500, 600 nawet. Antek twierdzi, że was było 600. Może poprawimy tę liczbę? Nie, powiada. Nas było 220. Ale Antek chce, pan S. chce. Wszyscy tak bardzo chcą, żeby was było choć trochę więcej. Poprawimy? Przecież to jest bez znaczenia, mówi ze złością. Czy wy wszyscy naprawdę nie możecie zrozumieć, że to już jest bez znaczenia? Aha, i jeszcze coś. No naturalnie, sprawa ryb.
To nie Anielewicz malował je, tylko jego matka. Niech pani to sobie zanotuje, mówi mi pan S., literat, bo to jest bardzo ważne. Wracam do sprawy rozważnego dobierania słów. W 3 dni po wyjściu z getta przyszedł Celemeński i zaprowadził go do przedstawicieli partii politycznych, którzy chcieli wysłuchać sprawozdania o powstaniu. Był jedynym żyjącym członkiem sztabu powstańczego i zastępcą komendanta, więc złożył raport. Przez te 20 dni, mówił, można było zabić więcej Niemców i więcej swoich ocalić. Ale, mówił, nie byliśmy wyszkoleni należycie i nie umieliśmy prowadzić walki. Poza tym, mówił, Niemcy też potrafili się dobrze bić. A tamci patrzyli po sobie w głębokim milczeniu i wreszcie jeden z nich rzekł, trzeba go zrozumieć, to nie jest normalny człowiek, to jest strzęp człowieka. Bowiem okazało się, że on nie mówił tak, jak należy mówić. A jak należy mówić? Zapytał. Należy mówić z nienawiścią, patosem, krzycząc. Nie ma innych sposobów wyrażenia tego wszystkiego niż krzyk. Więc on się od razu nie nadawał do mówienia, bo nie umiał krzyczeć. Nie nadawał się też na bohatera, bo nie było w nim patosu. Cóż to za prawdziwy pech? Ten jedyny, który przeżył, nie nadawał się na bohatera. Zrozumiawszy to, taktownie zamilkł. Milczał dość długo, bo przez 30 lat, a jak przemówił wreszcie, to zaraz stało się jasne, że byłoby lepiej dla wszystkich, gdyby nie przerywał milczenia. Na spotkanie z przedstawicielami partii jechał tramwajem. Po raz pierwszy od wyjścia z getta jechał tramwajem i stała się w nim straszna rzecz. Zapragnął nie mieć twarzy. Ale nie dlatego, że ktoś zwróci uwagę na niego i go wyda. Tylko poczuł, że ma odrażającą czarną twarz. Twarz z plakatu Żydzi, wszy, tyfus plamisty. A to wszyscy stoją dookoła i mają jasne twarze. Są ładni, spokojni, mogą być spokojni, bo są świadomi swojej jasności i urody. Wysiadł na Żoliborzu, przy domkach. Ulica była pusta i tylko jedna starsza pani podlewała kwiaty w ogródku. Patrzyła na niego z zasiadki, a on starał się tak iść, żeby go prawie nie było, żeby jak najmniej miejsca zająć w tej słonecznej przestrzeni. Pokazywali dziś w telewizji Krystynę Krachelską. Miała jasne włosy. Pozowała Niczowskiej do pomnika Syreny. Pisała wiersze, śpiewała dumki i zginęła w warszawskim powstaniu wśród słoneczników. Jakaś pani opowiada o niej, że biegła przez ogrody, a była tak wysoka, że nie mogła, nawet pochylona, w tych słonecznikach się schronić. Był zatem ciepły sierpniowy dzień. Ona upięła sobie z tyłu długie, jasne włosy. Napisała, hej chłopcy, bagnet na broń, opatrzyła rannego i pobiegła w słońcu. Cóż to za piękne życie i piękna śmierć. Prawdziwie estetyczna śmierć. Tylko tak należy umierać. Ale tak żyją i umierają piękni i jaśni ludzie. Czarni i brzydcy żyją i umierają nieefektownie, w strachu i ciemności. U tej, która opowiada o Krachelskiej, można by się ewentualnie ukrywać. Jest nieumalowana, nie była u fryzjera, na pewno tego nie widać w telewizji. Jest za szeroka w biodrach i po górach chodzi z przewiązanym w pasie swetrem. Mąż by nawet nie musiał wiedzieć, że ona kogoś ukrywa, tylko trzeba by się pilnować i po południu między 3:30 i 4:00 nie zajmować ubikacji. On ma bardzo uregulowany żołądek i korzysta z toalety zaraz po przyjściu, jeszcze przed obiadem. Czarni i brzydcy leżą osłabli z głodu w wilgotnej pościeli i czekają, aż ktoś przyniesie im owiec na wodzie albo coś ze śmietnika. Wszystko jest tam szare. Twarze, włosy, pościel. Oszczędnie palą karbidówkę. Ich dzieci wyrywają na ulicy przechodniom paczki z rąk w nadziei, że tam jest chleb i natychmiast wszystko pożerają. W szpitalu dają spuchniętym z głodu dzieciom po pół jajka w proszku i po pastylce cebionu dziennie. To już dzielą lekarze, bo nie można narażać salowej, która też jest spuchnięta, na mękę dzielenia. Tylko biały personel szpitalny ma przydział żywności, po pół litra zupy i 6 deka chleba na osobę. Na specjalnym zebraniu postanowiono zrezygnować z 200 gramów zupy i 2 deka chleba i podzielić to wśród palaczy i salowych. W ten sposób wszyscy mieli jednakowo, po 300 gramów zupy i 4 deka chleba na osobę. Na Krochmalnej 18-30-letnia kobieta, Rywka Urman, odgryzła kawałek swojego dziecka, Berka Urmana. Lat 12, zmarłego z głodu poprzedniego dnia. Ludzie otaczali ją na podwórku w ciszy, w całkowitym milczeniu. Miała szare, potargane włosy, szarą twarz i obłąkane oczy. Przyjechała policja i spisała protokół.
Na Krochmalnej 14 znaleziono na ulicy zwłoki dziecka w stanie rozkładu, porzucone przez matkę, Chudesem Borenstein, numer mieszkania 67. Dziecko było na imię Moszek. Wózek pogrzebowy Towarzystwa Wieczność zabrał zwłoki, a Borenstein Chudesa zeznał, że podrzuciła je na ulicy, bo gmina nie chce chować bez pieniędzy, zresztą ona też niedługo umrze. Ludzi prowadzi się do łaźni na otwrzenie. Przed łaźnią na spokojnie ludzie czekali na ulicy dzień i noc, a kiedy rano przywieziono zupę tylko dla dzieci, trzeba było sprowadzić policję, żeby odgoniła tłum, który wyrywał dzieciom jedzenie. Śmierć z głodu była równie nieestetyczna jak życie. Niektórzy zasypiają na ulicy z kęsem chleba w ustach lub w czasie próby wysiłku fizycznego, na przykład w czasie biegu za zdobyciem chleba. To jest fragment pracy naukowej. Lekarze w getcie prowadzili badania nad głodem, bowiem mechanizm śmierci głodowej był wtedy dla medycyny niejasny i należało wykorzystać nadarzającą się szansę. Szansa była wyjątkowa. Jeszcze nigdy, pisali, medycyna nie dysponowała tak obfitym materiałem badawczym. Jest to dla lekarza interesujący problem i dziś. Na przykład, mówi dr Edelman, problem naruszenia w organizmie równowagi między wodą i białkiem. Czy oni tam piszą coś o elektrolitach? Pyta. Wraz z wodą uchodzi do tkanki łącznej potas i sól. Sprawdź, czy wpadli na trop roli białka. Nie, o elektrolitach nie piszą nic. Stwierdzają z rozczarowaniem, że nie udało im się wyjaśnić tak ciekawego dla lekarza mechanizmu powstawania obrzęków w chorobie głodowej. Może wpadliby na trop roli białka, gdyby nie musieli przerwać nagle pracy. Ale przerwali ją, niestety, z czego usprawiedliwiałem się we wstępie. Nie mogli kontynuować badań, gdyż uległ zniszczeniu surowiec naukowy, materiał ludzki. Zaczęła się likwidacja getta. Zaraz po zniszczeniu surowca zginęli badacze. Żyje tylko jeden z nich, dr Teodozja Goliborska. Badała przemianę spoczynkową materii u ludzi głodnych. Pisze mi z Australii, że wiedziała wprawdzie z literatury, iż przemiana spoczynkowa w głodzie jest obniżona, ale nie myślała, że aż tak bardzo i wiąże to z mniejszą liczbą oddechów oraz zmniejszoną ich głębokością, więc niewielką ilością tlenu zużywanego w stanie głodu przez ustrój. Pytam dr Goliborską, czy przydały się jej później, jako lekarzowi, te badania. Pisze, że nie, bo wszyscy ludzie, których leczyła w Australii, byli syci, a nawet przekarmieni. A oto i niektóre rezultaty badań przedstawione w pracy Choroba głodowa, badania kliniczne nad głodem wykonane w getcie warszawskim w 1942 roku. Rozróżniamy 3 stopnie wychudzenia. Pierwszy stopień, w którym ma miejsce utrata nadmiaru tłuszczu. Wygląda się wtedy młodziej niż zwykle. Spotykaliśmy się z tym objawem często w okresie przedwojennym po powrocie pacjentów z Karlsbadu, wichy i tak dalej. Do drugiego stopnia wychudzenia należą prawie wszystkie spostrzegane przez nas przypadki. Wyjątek stanowią przypadki trzeciego stopnia w postaci harłactwa głodowego, będącego najczęściej stanem przedśmiertelnym. Przejdźmy do opisu zmian w poszczególnych układach i narządach. Waga wynosiła przeciętnie od 30 do 40 kg i była niższa o 20-25% od wagi przedwojennej. Najniższa waga wynosiła 24 kg u kobiety 30-letniej. Skóra była blada, nieraz bladosina. Paznokcie, szczególnie u rąk, były szponowate. Może nazbyt szczegółowo mówimy o tym i za długo, ale to dlatego, że koniecznie trzeba zrozumieć, jaka jest różnica między pięknym życiem a życiem nieestetycznym i między piękną a nieestetyczną śmiercią. To jest ważne. Wszystko, co nastąpiło później, co nastąpiło 19 kwietnia 1943 roku, było przecież tęsknotą za pięknym umieraniem. Obrzęki stwierdzono najpierw na twarzy w okolicy powiek, na stopach, wreszcie u niektórych równomierny obrzęk całych powłok skórnych. Po nakłuciu łatwo wydobywał się z tkanki podskórnej płyn. Wczesną jesienią stwierdzono skłonność do odmrażania palców, dłoni i stóp. Twarze były bez wyrazu, maskowate. Występował bardzo obfity meszek na całym ciele, zwłaszcza u kobiet. Na twarzy w kształcie wąsów i bokobrodów, czasami owłosienie powiek. Poza tym występowały długie rzęsy. Stan psychiczny charakteryzował się ubóstwem myśli. Z czynnych, energicznych ludzie zmieniali się w apatycznych i ospałych. Prawie zawsze byli senni.
O głodzie nie pamiętali, nie zdawali sobie sprawy z jego istnienia. Jednakże na widok chleba, słodyczy lub mięsa stawali się nagle agresywni. Pożerali łapczywie, mimo że narażali się na bicie, od którego nie umieli się bronić ucieczką. Przejście od życia do śmierci było powolne, prawie niedostrzegalne. Śmierć była podobna do śmierci fizjologicznej ze starości. Materiał sekcyjny. Uwzględniono sekcje całkowite w liczbie 3282. Barwa skóry u osób zmarłych z głodu. Blada lub trupoblada. W 82,5% przypadków. Ciemna lub brunatna w 17%. Obrzęki wystąpiły u 1/3 wszystkich poddanych sekcji, najczęściej na kończynach dolnych. Tułów i kończyny górne obrzękały rzadziej. W większości przypadków obrzęki wystąpiły u osobników o skórze bladej. Można dojść do wniosku, że skóra blada towarzyszy obrzękom, a brunatna wyniszczeniom suchym. Wyjątki z protokołu lekcyjnego. Kobieta, lat 16, rozpoznanie kliniczne. Inanitio, permagna. Odżywianie bardzo nędzne. Mózg 1300 gramów. Bardzo miękki, obrzękły. W jamie brzusznej około 2 litrów płynu przejrzystego żółtawego. Serce mniejsze od pięści zmarłej. Częstość zaniku poszczególnych narządów. Z reguły zanikowi ulegały serce, wątroba, nerki i śledziona. Zanik serca stwierdzono w 83% przypadków. Zanik wątroby w 87%. Zanik śledziony i nerek w 82%. Zanikowi ulegały kości, które gąbczały i miękły. Najbardziej zmniejszała się wątroba, z około 2 kg u zdrowego człowieka do 54 g. Najniższa waga serca wynosiła 110 g. Mózg prawie się nie zmniejszał i ważył nadal około 1300 g. W tym samym czasie profesor był chirurgiem w Radomiu, w szpitalu Świętego Kazimierza. Profesor jest wysokim, szpakowatym, dystyngowanym mężczyzną. Ma piękne ręce. Lubi muzykę, sam chętnie grywał na skrzypcach. Zna liczne języki obce. Jego pradziad był napoleońskim oficerem, a dziad powstańcem. Do tego szpitala codziennie przywożono jakichś rannych partyzantów. Partyzanci mieli przeważnie przestrzelone brzuchy. Tych z postrzałem w głowę trudno było dowieść do szpitala. Operował więc żołądki, śledziony, pęcherzy i jelita grube. 30-40 brzuchów potrafił zoperować w ciągu dnia. Latem 44 zaczęto dowozić klatki piersiowe, bo powstał przyczółek w warce. Dużo klatek dowożono. Rozerwanych szrapnelem, albo odłamkiem granatu, albo kawałkiem framugi wbitej pociskiem w pierś. Wyłaziły z nich płuca i serca, więc trzeba było je jakoś załatać i wepchnąć na miejsce. A kiedy ruszyła ofensywa styczniowa na zachód, doszły jeszcze i głowy. Wojsko miało transport i przywożono rannych na czas. Chirurg musi wciąż ćwiczyć palce, mówi profesor. Jak pianista, a ja miałem wczesną i bogatą praktykę. Wojna jest doskonałą szkołą dla młodego chirurga. Profesor nabrał, dzięki partyzantom, kolosalnej wprawy w operowaniu brzucha. Dzięki frontowi w operowaniu głów, ale najważniejsza okazała się warka. Podczas wareckiego przyczółka profesor zobaczył po raz pierwszy otwarte, bijące serce. Przed wojną nikt nie widział, jak bije serce, nawet u zwierzęcia. A któż by męczył zwierzę, skoro to się i tak nigdy nie przyda medycynie? Dopiero w 1947 po raz pierwszy w Polsce otwarto chirurgicznie klatkę piersiową. Zrobił to profesor Crawford. Przybyły specjalnie ze Sztokholmu, ale i on nie otworzył nawet osierdzia. Wszyscy patrzyli wtedy urzeczeni na worek osierdziowy, który poruszał się rytmicznie, jakby w nim było ukryte małe, żywe zwierzątko. I tylko on jeden, nie profesor Crawford wcale, tylko on wiedział dokładnie, jak wygląda to coś, co się w worku niespokojnie porusza. Tylko on bowiem, a nie światowej sławy szwedzki gość, wyciągał z chłopskich serc kawałki szmat, kul i okiennych framug, dzięki czemu zresztą już 5 lat później, 20 czerwca 52 roku, potrafił otworzyć serce niejakiej Genovefy Kwapisz i zaoperować jej stenozę mitralną. Istnieje bliski i logiczny związek między sercami z podwarki, a wszystkimi innymi, które operował potem, włączając w to naturalnie i serce pana Rudnego, majstra z dziedziny maszyn pasmanteryjnych, i serce pani Bubnerowej, której błogosławionej pamięci mąż udzielał się społecznie w gminie wyznania mojżeszowego,
dzięki czemu była całkiem spokojna przed operacją, a nawet uspokajała lekarzy. Proszę się nie denerwować, mówiła im. Mój mąż ma bardzo dobre stosunki z Panem Bogiem. Już on tam na pewno wszystko załatwi jak potrzeba. I serce pana Żywuskiego, prezesa automobil klubu i wiele, wiele innych serc. Rudnemu przeszczepiono żyłę z nogi do serca, żeby dać szerszą drogę krwi. W chwili, gdy zaczynał się zawał. Żywuskiemu przeszczepiono taką żyłę, gdy zawał już trwał. Pani Bubnerowej zmieniono kierunek biegu krwi w sercu. Czy pan profesor przed taką operacją się boi? O tak, boi się bardzo. Czuję strach tutaj, o tu, pośrodku. I za każdym razem ma nadzieję, że w ostatniej chwili stanie się coś, co mu przeszkodzi. Interniści zabronią, pacjent się rozmyśli, może nawet on sam ucieknie z gabinetu. Czego się boi pan profesor? Pana Boga? O tak, Pana Boga boi się bardzo, ale najbardziej na świecie. Że pacjent umrze? Tego też, ale wie. Wszyscy wiedzą, że bez operacji umrze i tak. Więc czego się boi? Boi się, że koledzy powiedzą, on eksperymentuje na człowieku, a to jest najgorsze oskarżenie ze wszystkich, jakie mogą paść. Lekarze mają swoją kontrolę zawodową i profesor opowiada, że pewien chirurg potrącił kiedyś dziecko. Zabrał je do samochodu, położył na swoim oddziale i wyleczył. Dzieciak jest zdrów, matka nie ma pretensji, tylko kontrola zawodowa uznała, że leczenie dziecka na własnym oddziale było sprzeczne z etyką i udzieliła lekarzowi nagany. Nie mógł wykonywać zawodu i wkrótce zmarł na atak serca. Profesor długo opowiadał o owym lekarzu i właściwie bez związku, ponieważ pytałam, czego się boi. Etyka bardzo komplikuje życie kardiochirurga. Na przykład, gdyby nie zoperował prezesa Żewuskiego, to Żewuski by zmarł. Nie stałoby się wtedy nic szczególnego, tylu ludzi umiera w zawale. Każdy by to zrozumiał bez wyjaśnień. Gdyby jednak Żewuski zmarł po operacji, o, to już co innego. Ktoś mógłby zauważyć, że na świecie takich zabiegów nikt nie robi. Ktoś inny zapytałby, czy profesor nie jest zbyt lekkomyślny. I to już mogłoby zabrzmieć jak uogólnienie. Więc teraz będzie nam dużo łatwiej zrozumieć wszystko, o czym myśli profesor, kiedy siedzi przed zabiegiem w swoim gabinecie. A na bloku operacyjnym zaczyna się koło Żewuskiego krzątać anestezjolog. Profesor siedzi już w tym gabinecie od dłuższej chwili, choć prawdę mówiąc nie jest wcale pewne, czy chodzi o Żewuskiego. Na bloku mogą równie dobrze krzątać się wokół Rudnego albo pani Bubnerowej. Trzeba jednak przyznać, że przed Żewuskim profesor denerwował się najbardziej, bowiem profesor bardzo nie lubi operować inteligenckich serc. Taki inteligent za dużo przedtem myśli. Za dużo ma wyobraźni, wciąż zadaje sobie i innym jakieś pytania. A to odbija się później niekorzystnie na tętnie, ciśnieniu i na całym przebiegu operacji. Taki człowiek zaś jak Rudny z większą ufnością oddaje się w ręce chirurgów. Nie ma zbędnych pytań, to też i operuje się go znacznie łatwiej. Więc niech już będzie Żewuski i niech profesor siedzi w gabinecie przed operacją, którą ma przeprowadzić na inteligenckim sercu w stanie ostrego zawału, dowieziony przed paroma godzinami reanimacyjną karetką z warszawskiej kliniki. Profesor jest zupełnie sam. Tuż obok, za drzwiami, siedzi na krześle dr Edelman i pali papierosa. W czym jest bowiem rzecz? Rzecz w tym, że to Edelman powiedział, iż można operować Żewuskiego mimo zawału i gdyby nie jego słowa, nie byłoby całej sprawy. Nie byłoby i Rudnego zresztą, którego profesor zoperował, gdy zawał miał nastąpić lada moment, a wszystkie podręczniki kardiochirurgii stwierdzają, że w tym właśnie stanie operować nie wolno. Nie byłoby pomysłu z odwróceniem krwiobiegu pani Bubnerowej, a może nawet i samej pani Bubnerowej by już nie było, która tą myśl jednak nie należy w tej chwili do tematu. Ponieważ scena w gabinecie profesora jest dla nas zwykłym pretekstem, możemy go na moment pozostawić przy biurku i wyjaśnić, co właściwie z owym krwiobiegiem się stało. Otóż podczas jakiejś operacji asystent miał wątpliwość, czy profesor zacisnął tętnicę czy żyłę. Zdarza się czasem, że naczynia są do siebie podobne. Wszyscy mówią, że w porządku, tętnica, tylko asystent upiera się, to żyła, na pewno. I po powrocie do domu Edelman zaczyna się zastanawiać, co byłoby, gdyby to była żyła w istocie. I zaczyna szkicować sobie na papierze. Krew utlenioną, która, jak wiadomo ze szkoły, dopływa tętnicami, można by z aorty skierować wprost do żył, które są drożne, bo nie chorują na miażdżycę, więc nie spowodują zawału. Odpłynęłaby zaś ta krew. Edelman nie wie jeszcze, którędy krew teraz by odpłynęła, ale na drugi dzień pokazuje swój rysunek profesorowi. Profesor rzuca okiem.
Można, panie profesorze. O, wprost tutaj. I mięsień był ukrwiony. Mówi, a profesor kiwa uprzejmie głową. Tak, powiada. To bardzo interesujące. Bo i co, poza uprzejmością, można okazać komuś, kto mówi mu, że krew do serca mogłaby płynąć nie tętnicą, tylko żyłami. Edelman wraca do swego szpitala, a profesor wieczorem do domu, po czym kładzie sobie ten rysunek na stoliku obok łóżka. Profesor śpi przy zapalonym świetle, żeby od razu oprzytomnieć, jeśli się zbudzi w nocy, więc i tym razem nie gasi lampy. I kiedy się budzi po 4 godzinach snu, od razu może wziąć do ręki kartkę z rysunkiem Edelmana. Trudno powiedzieć, kiedy profesor przestaje się przyglądać rysunkowi i zaczyna sam coś sobie szkicować na papierze. Szkicuje mianowicie pomost łączący tętnicę główną z żyłami. Faktem jednak jest, że któregoś dnia pyta, no a co będzie z tą zużytą krwią, gdy żyła przejmie funkcję tętnicy? Edelman i Elżbieta Chętkowska odpowiadają mu, że pewna pani, Ratajczak-Pakalska, robi właśnie doktorat z anatomii żył serca i z jej badań wynika, że krew zdoła odpłynąć innymi połączeniami żylnymi. Wiusesa i Tebeziusa. Edelman i Elżbieta robią próbę na sercach trupów. Wstrzykują do żył błękit metylenowy, żeby zobaczyć, czy odpływa. Odpłynął. Ale profesor mówi, i co z tego? Przecież nie było ciśnienia w żyle. Wstrzykuje więc ten błękit pod ciśnieniem. I znów płyn znajduje sobie ujście. Ale profesor mówi, i co z tego? Przecież to jest tylko model. A jak żywe serce się zachowa? No, na to nie może mu nikt odpowiedzieć, bo na żywym sercu nikt takich prób nie robił. Żeby wiedzieć, jak zachowa się żywe serce, trzeba na żywym sercu zrobić operację. Na czyim żywym sercu ma profesor zrobić operację? Chwileczkę, zapomnieliśmy o Adze, która poszła do biblioteki. Aga Żuchowska chodzi do biblioteki, kiedy pada jakaś nowa myśl. Zanim zaś pójdzie, mówi, tam. Na przykład Edelman powiada, kto wie, czy bypassów nie można by operować w stanie ostrym. I Aga mówi, tam. Idzie poczytać, przynosi American Heart Journal i triumfuje. Tutaj piszą, że to nonsens. Po czym robi się bypass w stanie ostrym i wszystko wychodzi doskonale. Aga mówi, że kiedy się powie tam parę razy, a potem widzi się, że tamten, wbrew wszelkim autorytetom, ma rację, to w końcu człowiek przestaje wzruszać ramionami. Ba, człowiek sam stara się zapomnieć, co autorytety piszą. Usłyszawszy kolejny pomysł, próbuje na to nowe myślenie się przedstawić. Ale wtedy jeszcze doktor Żuchowska mawiała. Poszła do biblioteki i przyniosła wiadomość z Encyclopedia of Thoracic Surgery. 30 parę lat temu Claude Beck, Amerykanin, robił coś podobnego, ale miał tak dużą śmiertelność, że zaniechał zabiegów. No więc na czyim żywym sercu? Teraz musi nastąpić dygresja o zawale przedniej ściany serca z blokiem prawej gałązki. Z tego zawału jeszcze nikogo nie udało się wyciągnąć. Ludzie umierają wtedy w szczególny sposób. Leżą spokojni, cisi, coraz cichsi i coraz spokojniejsi. I wszystko w nich stopniowo, powolutku umiera. Nogi, wątroba, nerki, mózg. Aż któregoś dnia serce zatrzymuje się i człowiek umiera do końca. A staje się to tak cichutko, niepostrzeżenie, że na sąsiednim łóżku nikt nie zauważa nawet. Kiedy przywozi się na oddział człowieka z zawałem przedniej ściany i blokiem prawej gałązki, to wiadomo, że człowiek ten musi umrzeć. Więc przywożą któregoś dnia kobietę z takim zawałem. Edelman dzwoni do kliniki, do profesora. Ta kobieta za parę dni umrze. Uratować ją może tylko odwrócenie krwiobiegu. Ale ta kobieta wcale nie wygląda, jakby miała umrzeć. Po paru dniach kobieta umiera. W jakiś czas później przywożą mężczyznę z takim samym zawałem. Dzwonią do profesora. Jeżeli nie zrobi pan operacji temu człowiekowi, po paru dniach mężczyzna umiera. Później znowu mężczyzna. Później jakiś młody chłopak. Później dwie kobiety. Profesor przychodzi za każdym razem. Nie mówi już, że ci ludzie może przeżyją bez operacji. Profesor patrzy w milczeniu albo pyta Edelmana, czego pan właściwie chce ode mnie? Czy pan chce, żebym zrobił operację, która nikomu się jeszcze nie udała? Na co Edelman odpowiada, ja tylko mówię, panie profesorze, że my nie jesteśmy w stanie tego człowieka wyleczyć, a nikt poza panem nie potrafi zrobić tej operacji. Tak mija rok. Umiera 12 czy 13 osób. Za 14 razem profesor mówi, dobrze, spróbujemy. Pacjentka jest starą kobietą, nazywa się Bubnerowa. Wróćmy do gabinetu. Siedzi, jak pamiętamy, sam. Przed nim na biurku leżą koronarogramy Rzewuskiego, a Rzewuski leży na bloku operacyjnym. Po drugiej stronie drzwi, na krześle, siedzi dr Edelman i pali papierosy. Najgorsze w owej chwili jest właśnie to, że dr Edelman tak siedzi na krześle i z całą pewnością się nie ruszy.
Dlaczego to jest ważne? Z prostej przyczyny. Z gabinetu jest tylko jedno jedyne wyjście, zablokowane obecnością Edelmana. A czy profesor nie mógłby powiedzieć: przepraszam, ja tylko na chwilkę, szybciutko przejść koło Edelmana i pójść sobie? Owszem, mógłby. Już raz nawet tak zrobił. Przed Rudnym. I co? Wrócił sam. Przed wieczorem. Rudny wciąż czekał na niego na bloku operacyjnym, a Edelman z Chętkowską i Żuchowską wciąż siedzieli na krzesłach jego poczekalni. Bo i gdzie właściwie można pójść? Do domu? Zaraz by go znaleźli. Do któregoś z dzieci? Znaleźliby jutro najdalej. Wyjechać z miasta? Może. Ale w końcu trzeba będzie wrócić. A wtedy zastanie ich wszystkich. I Żewuskiego, i Edelmana, i Żuchowską. Może zresztą Żewuskiego już nie zastanie. Rudny, do którego wtedy przed wieczorem wrócił, żyje. I pani Bubnerowa, ta czternastka, z krwiobiegiem, żyje także. Prawda? Mówiliśmy o krwiobiegu. Dobrze, spróbujemy. Na tym skończyliśmy i profesor przystępuje do operacji. Do tamtej, na sercu, pani Bubnerowej nie plączmy obu spraw. To logiczne nawet, że profesor wspomina teraz tamtą operację. Chce sobie dodać otuchy. Wtedy też wszyscy mówili im, przecież to nonsens, przecież to serce zadławi się krwią. Na sali jest cisza. Profesor podwiązuje główną żyłę, żeby zatrzymać drogę odpływu krwi i zobaczyć, co będzie się działo. Claude Beck nie podwiązywał spływu, co powodowało potem niedomogę prawego serca i śmierć. Profesor poprawia więc tę metodę. Nie, nie zgadza się na słowo poprawia. Zmienia tylko metodę Claude'a Becka. Czeka. Serce pracuje normalnie. Łączy teraz aortę główną z żyłami specjalnym pomostem. Krew tętnicza zaczyna płynąć do żył. Znów czeka. Serce drgnęło. Długi skurcz. Drugi skurcz. Potem jeszcze parę szybkich skurczów i serce zaczyna pracować powoli, miarowo. Niebieskie żyły stają się czerwone od tętniczej krwi i zaczynają tętnić, a krew odpływa. Nikt nie wie dokładnie, którędy, ale znajduje sobie ujście mniejszymi spływami. Jeszcze kilkanaście minut w ciszy. Serce wciąż pracuje bez zakłóceń. Profesor kończy w myśli tamtą operację i uprzytamnia sobie z radością jeszcze raz, że Bubnerowa żyje. O udanej operacji Rudnego głośno było w całej prasie. O odwróconym krwiobiegu Bubnerowej opowiedział na zjeździe kardiochirurgów Bad Nachim i wszyscy wstali z miejsc i klaskali mu. Niemieccy profesorowie Borst i Hofmeister wyrazili nawet myśl, że metoda ta rozwiąże problem miażdżycy wieńcowej, a chirurdzy z Pittsburgha zaczęli, pierwsi w USA, robić tę operację w oparciu o jego metodę. Ale jeśli operacja Żewuskiego się nie uda, czyż powie ktoś, a Rudny i Bubnerowa żyją? Nie, tego nikt nie powie. Wszyscy powiedzą natomiast, zoperował w stanie zawału, więc Żewuski umarł przez niego. Może powstać wrażenie, że profesor za długo już siedzi w gabinecie i że warto było odrobinę zdynamizować naszą opowieść. Niestety, próba ucieczki, która bardzo podniosłaby atrakcyjność całej historii, nie powiodła się. Cóż pozostaje jeszcze? A prawda, jeszcze pozostaje Bóg. Ale nie ten, z którym pobożny Żyd, pan Bubner, załatwił pomyślny przebieg operacji swojej żony. To jest Pan Bóg, do którego w niedzielę o 11 w towarzystwie swojej małżonki, trojga dzieci, zięciów, synowej oraz gromadki wnucząt modli się pan profesor. W tej chwili profesor mógłby się pomodlić choćby w gabinecie. Tylko o co? No, o co właściwie? Żeby Żewuski w ostatniej chwili już na stole operacyjnym rozmyślił się i odwołał zgodę na operację? Albo żeby jego żona, płacząca na korytarzu, nagle odmówiła? Tak, o to miałby teraz ochotę pomodlić się profesor. Tylko chwileczkę. Odmawiając operacji człowiek, profesor wie o tym dobrze, sam podpisałby na siebie wyrok śmierci. Profesor ma się więc modlić o pewną śmierć dla niego? Podobnych operacji nie robiono przed nim, to prawda. Albo robiono inaczej. Ale i serca przed Bernardem nikt nie przeszczepiał. Ktoś musi w końcu podjąć próbę, jeśli medycyna ma się rozwijać. Profesor włącza, jak widzimy, motywację społeczną. A kiedy wolno spróbować? Gdy ma się głęboką pewność, że operacja ma sens. Profesor ma tę pewność. Zabieg przemyślał w najdrobniejszych szczegółach i cała wiedza, jaką posiada, doświadczenie i intuicja, wszystko przekonuje go o logice i konieczności tego, co zamierza uczynić. W dodatku nie ma nic do stracenia. Wie, że bez operacji człowiek i tak umrze. Czy bez operacji Żewuski umrze na pewno? Woła internistów. Czy Żewuski umrze, jeśli go nie zoperuję? Pyta setny raz. To jest drugi zawał, panie profesorze. Drugi, rozległy zawał. W takim razie operacji nie przetrzyma.
Po co go dodatkowo męczyć? Panie profesorze, jeśli przywiedzi z Warszawy nie po to, by zmarł, tylko żebyśmy go uratowali, to powiedział doktor Edelman. Jasne, doktor Edelman może takie rzeczy mówić. W razie czego nie do niego będą mieli pretensje. Edelman jest święcie przekonany o swojej racji. Profesor jest też o niej przekonany, ale to profesor. Tylko profesor musi tę operację sprawdzić swoimi rękami. Dlaczego? Pytam. Byłeś tak przekonany, że należy robić tę operację. Bo byłem, bo wiedziałem, że mają sens i że muszą się udać. Słuchaj, mówię, a czy nie dlatego decydujesz się łatwo na takie rzeczy, bo jesteś oswojony ze śmiercią? Bo jesteś z nią o wiele bardziej oswojony niż na przykład profesor? Nie, mówi. Mam nadzieję, że nie dlatego. Tylko, kiedy się dobrze zna śmierć, ma się większą odpowiedzialność za życie. Każda najmniejsza nawet szansa życia staje się bardzo ważna. Szansa śmierci była za każdym razem. Chodziło o stworzenie szansy życia. Uwaga! Profesor wprowadza nową postać. Docent Wróblówna. Poproście docent Wróblówna, mówi. Wszystko jasne. Docent Wróblówna to starsza, nieśmiała, ostrożna pani, kardiolog z kliniki profesora. Już ona na pewno nie doradzi mu nic niestosownego, żadnego ryzyka. Profesor zapyta, no i co, pani Zofio? Co pani mi radzi zrobić? A pani Zofia powie, najlepiej zaczekać, panie profesorze, przecież nie wiemy, jak takie sercem się zachowa. Wtedy profesor zwróci się do Edelmana. No widzi pan, panie doktorze, moi kardiolodzy mi nie pozwalają. Na słowie moi położy nacisk, bowiem docent Wróblówna jest z jego kliniki, a doktor Edelman z miejskiego szpitala. Ale może się mylę. Może powie to zwyczajnie, bez żadnego nacisku, a słowo moi będzie znaczyło tyle tylko, że profesor, kierownik kliniki, musi liczyć się ze swoimi lekarzami. No i docent Wróblówna wchodzi. Nieśmiała, rumieni się, spuszcza wzrok i mówi cichutko, trzeba operować, panie profesorze. No nie, to już szczyt wszystkiego. Wróblówna, woła profesor, i ty przeciwko mnie? Udaje, że mówi to żartem, ale opanowuje go dziwaczne uczucie, którego już dziś nie opuści do końca. Wstając z biurka, zgarniając koronarogramy i idąc na blok, na którym czeka uśpiony Żewózki i chirurdzy w błękitnych maskach i siostry instrumentariuszki, będzie miał wrażenie, jakby był zupełnie sam mimo obecności tych wszystkich ludzi. Sam na sam z sercem, które porusza się w swoim worku jak małe przerażone zwierzątko. Wciąż jeszcze się porusza. Wszystko, co napisałam dotąd, pokazałam ludziom. Oni nie rozumieją. Dlaczego nie opowiedziałam, jak się uratował? Nie wiadomo jeszcze, jak się uratował i już czeka pod drzwiami profesora. A przecież on musi czekać. Gdyby go tam nie było, profesor byłby dawno w domu, w połowie dziennika telewizyjnego, odprężony i zupełnie spokojny. Musi więc czekać pod tymi drzwiami z Agą i Elżbietą Chętkowską. Chociaż Elżbiety już nie ma. To znaczy jest, kiedy tam siedzą i czekają, ale nie ma jej, gdy piszę o ich czekaniu. Pozostała nagroda imienia dr Elżbiety Chętkowskiej, którą będą przyznawali za wybitne osiągnięcia z zakresu kardiologii. Ufundowali tę nagrodę z honorariów za pracę zawał serca. W tamtej pracy o chorobie głodowej nie mógł brać udziału, bo w szpitalu w getcie był ledwie gońcem. Ale w tej opisał wszystko, czego się dowiedział o ludziach chorych na serce. Teodozja Goliborowska mówiła mi, że w szpitalu domyślali się jego innych zajęć, o które nie należało pytać, więc nie wymagali od niego wiele, tyle że codziennie odnosił do stacji sanitarno-epidemiologicznej krew chorych na tyfus, a później mógł już zająć miejsce przy wejściu na Umschlagplatz i stać tam codziennie przez 6 tygodni, aż te 400 tysięcy ludzi przejdzie obok niego w drodze do wagonów. W filmie Requiem dla 500 tysięcy widać, jak idą. Widać nawet bochenki chleba, które trzymają w rękach. Niemiecki operator stanął w drzwiach wagonu i stamtąd fotografował biegnący tłum, potykające się stare kobiety, matki ciągnące dzieci za rękę. Biegnął z tym chlebem w naszą stronę i w stronę dziennikarzy szwedzkich, którzy przyjechali szukać materiałów o getcie. Biegnął w stronę Inger, szwedzkiej dziennikarki, która patrzy na ekran zdziwionymi niebieskimi oczami, starając się zrozumieć, dlaczego tylu ludzi biegnie do wagonu, i rozlegają się strzały. Cóż to była za ulga, kiedy zaczęli strzelać? Cóż to była za ulga, gdy wybuchy z ziemi przesłoniły biegnących ludzi i chleb, a speaker poinformował o wybuchu powstania, co można już było rzeczowo wyjaśnić Inger. Rising's broken out. April 43. Mówię mu o tym i mówię, że to był naprawdę dobry pomysł z ich strzelaniem. Dobrze, że wybuchy zasłoniły ludzi,
On wtedy zaczyna krzyczeć. Krzyczy, że ja pewnie uważam biegnących do wagonu za gorszych i od tych, którzy strzelają. Jasne, na pewno uważam, przecież tak uważają wszyscy. Nawet profesor amerykański, który go niedawno odwiedził, mówił mu: szliście jak barany na śmierć. Amerykański profesor wylądował kiedyś na francuskiej plaży. Biegł 400 czy 500 metrów pod morderczym ogniem, nie schylając się i nie padając, i był ranny, a teraz uważa, że jak ktoś przebiegnie taką plażę, to może później mówić: człowiek powinien biec, albo człowiek powinien strzelać, albo szliście na śmierć jak barany. Żona profesora dodała, że strzały potrzebne są przyszłym pokoleniom. Śmierć ludzi ginących w milczeniu jest niczym, bo nic nie pozostawia po sobie, a ci, co strzelają, pozostawiają legendę. Jej i amerykańskim dzieciom. Doskonale rozumiał, że profesor, który ma blizny po ranach, ordery i katedrę, pragnie jeszcze mieć i te strzały w swojej historii. Próbował jednak wytłumaczyć mu różne rzeczy. Że śmierć w komorze gazowej nie jest gorsza od śmierci w walce i że niegodna śmierć jest tylko wtedy, kiedy się próbowało przeżyć cudzym kosztem. Ale nie udało mu się niczego wytłumaczyć, bo znowu zaczął krzyczeć. Jakaś pani, która tam była, starała się go usprawiedliwić. Wybaczcie mu, prosiła z zażenowaniem. Jemu trzeba wybaczyć. Moje dziecko, mówi. Musisz to wreszcie zrozumieć. Ci ludzie szli spokojnie i godnie. To jest straszna rzecz, kiedy się idzie tak spokojnie na śmierć. To jest znacznie trudniejsze od strzelania. Przecież o wiele łatwiej się umiera strzelając. O wiele łatwiej było umierać nam niż człowiekowi, który idzie do wagonu, a potem jedzie wagonem, a potem kopie sobie dół, a potem rozbiera się do naga. Już to rozumiesz? Pyta. Tak, mówią. To tak. Bo przecież o tyle łatwiej nam patrzeć na ich śmierć, kiedy strzelają, niż na człowieka, który kopie sobie dół. Widziałem kiedyś na żelaznej zbiegowisko. Ludzie tłoczyli się na ulicy dookoła beczki, zwyczajnej drewnianej beczki, na której stał Żyd. Był stary, niski i miał długą brodę. Przy nim stało dwóch niemieckich oficerów. Dwóch pięknych, rosłych mężczyzn przy małym, zgarbionym Żydzie. I ci Niemcy wielkimi krawieckimi nożycami obcinali Żydowi po kawałeczku jego długą brodę, zaśmiewając się do rozpuku. Tłum, który ich otaczał, też się śmiał, bo obiektywnie było to naprawdę śmieszne. Mały człowieczek na drewnianej beczce z coraz krótszą brodą, ginącą pod krawieckimi nożycami. Jak gag filmowy. Nie było jeszcze getta, więc w tej scenie nie czuło się grozy. Z Żydem przecież nic strasznego się nie działo. Tyle, że można go było bezkarnie na tej beczce postawić, że ludzie zaczynali już rozumieć, że to jest bezkarne i że budził śmiech. Wiesz co? Wtedy zrozumiałem, że najważniejsze ze wszystkiego jest nie dać wepchnąć się na beczkę. Nigdy przez nikogo. Rozumiesz? Wszystko, co robiłem potem, robiłem dlatego, żeby nie dać się wepchnąć. To był początek wojny i jeszcze mogłeś wyjechać. Twoi koledzy uciekali przez zieloną granicę tam, gdzie nie było beczek. To byli inni ludzie. To byli wspaniali chłopcy z kulturalnych domów. Świetnie się uczyli, mieli telefony w mieszkaniach i wisiały tam piękne obrazy. Oryginały, nie reprodukcje. Ja byłem przy nich niczym. Nie należałem do towarzystwa. Uczyłem się gorzej, śpiewałem brzydziej, nie umiałem jeździć na rowerze i nie miałem domu, bo moja matka umarła, jak miałem 14 lat. Colitis ulceroza. Wrzedziające zapalenie jelit. Pierwszy pacjent, jakiego leczyłem w życiu, chorował dokładnie na to samo. Ale wtedy już był Encorton i penicylina i wyszedł z tego w parę tygodni. O czym mówiliśmy? Że koledzy wyjechali. Widzisz, przed wojną mówiłem Żydom, że ich miejsce jest tutaj, w Polsce. Że tu będzie socjalizm i tu powinni zostać. Więc kiedy zostali, zaczęła się wojna i zaczęło się dziać to, co działo się w tej wojnie z Żydami. Czy miałem stąd wyjechać? Po wojnie ci koledzy okazali się dyrektorami japońskich koncernów albo fizykami amerykańskich agencji jądrowych albo profesorami uniwersytetów. To byli bardzo zdolni ludzie, mówiłem ci. Ale wtedy i ty już się podciągnąłeś, już byłeś na papierach bohatera. Mogli cię przyjąć do swojego świetnego towarzystwa. Proponowali, żebym przyjechał. Ale ja odprowadziłem na Urszakplatz 400 tysięcy osób. Ja sam, osobiście. Wszyscy przechodzili koło mnie, kiedy tam stałem przy bramie. Słuchaj, przestań już zadawać te bezsensowne pytania. Dlaczego zostałeś? Dlaczego zostałeś? Ale ja cię w ogóle o to nie pytam. No? Co no? Mów o kwiatach. Zresztą wszystko jedno o czym. Ale może być o kwiatach.
że je dostajesz w każdym rocznicę powstania, nie wiadomo od kogo. 32 bukiety do tej pory. 31. W 68 roku nie dostałem kwiatów. Było mi przykro, ale już następnym dostałem znowu i dostałem do dzisiaj. Raz były to kaczeńce, w zeszłym roku róże, w tym żonkile. Bo to są zawsze żółte kwiaty. Przynosi je bez słowa goniec kwiaciarni. Nie wiem, czy powinniśmy o tym pisać. Anonimowe żółte kwiaty, tandetna literatura. Ciebie w ogóle trzymają się kiczowate historie. Te prostytutki na przykład, które dawały ci dzień w dzień bułkę. Czy zresztą wypada pisać, że w getcie były prostytutki? Nie wiem, pewnie nie. W getcie powinni być męczennicy i Joanny d'Arc, prawda? Ale jak chcesz wiedzieć, to w bunkrze na Miłej z grupą Anielewicza było kilka prostytutek i nawet jeden Alfons. Taki wytatuowany, wielki, z bicepsami, który nimi rządził. Były to dobre, gospodarne dziewczyny. Przedostaliśmy się do ich bunkra, kiedy nasz teren zaczął się palić i byli tam wszyscy. Anielewicz, Celina, Lutek, Jurek Wilner. Tak cieszyliśmy się, że jeszcze jesteśmy razem. Tamte dziewczyny dały nam jeść, a Guta miała papierosy, Juno. To był jeden z najlepszych dni w getcie. Kiedy później przyszliśmy i to wszystko już się z nimi stało i nie było Anielewicza, ani Lutka, ani Jurka Wilnera, te dziewczyny znaleźliśmy w sąsiedniej piwnicy. Nazajutrz schodziliśmy do kanałów. Wszyscy weszli, ja byłem ostatni. I jedna z dziewczyn zapytała, czy mogą z nami wyjść na aryjską stronę. A ja odpowiedziałem nie. No widzisz. Bardzo cię proszę, nie każ mi dzisiaj tłumaczyć, dlaczego wtedy powiedziałem nie. Czy wcześniej będąc w getcie miałeś szansę przyjść na aryjską stronę? Ja wychodziłem na aryjską stronę legalnie, dzień w dzień. Jako goniec szpitala nosiłem krew chorych na tyfus do badania do stacji sanitarno-epidemiologicznej na Nowogrodzką. Miałem przepustkę. W getcie było wtedy zaledwie kilka przepustek. W szpitalu na czystym, w gminie, w naszym szpitalu miałem ją tylko ja. Ludzie z gminy byli dygnitarzami. Chodzili do urzędów i jeździli dorożką. A ja szedłem z moją opaską ulicą, wśród ludzi i wszyscy ludzie na mnie i na moją opaskę patrzyli. Z ciekawością, ze współczuciem, czasami z drwiną. Chodziłem tak codziennie na ósmą przez parę lat i w końcu nic mi się złego nie stało. Nikt mnie nie zatrzymał, nie wezwał policjanta, nawet się nie roześmiał. Ludzie tylko patrzyli na mnie. Pytałam cię, dlaczego nie zostałeś na aryjskiej stronie? Nie wiem, dzisiaj już się nie wie takich rzeczy. Dlaczego? Przed wojną byłeś nikim, więc jak to się stało, że 3 lata później byłeś już członkiem komendy żobu? Byłeś jednym z 5 ludzi wybranych spośród 300 tysięcy. To nie ja powinienem tam być. Tam miał być... No, wszystko jedno. Nazwijmy go Adam. Skończył przed wojną pod chorążówkę. Brał udział w kampanii wrześniowej w obronie Modlina. Wszyscy znali jego odwagę. Przez długie lata był moim prawdziwym bożyszczem. Pewnego dnia szliśmy razem z Lesznem. Na ulicy były tłumy ludzi i nagle jacyś SS-owcy zaczęli strzelać. Tłum rzucił się do ucieczki. On też. Wiesz, ja sobie przed tym nie wyobrażałem, że on się może czegokolwiek bać. A on, mój idol, uciekał. Bo on był przyzwyczajony do tego, że zawsze miał broń. W podchorążówce, w Warszawie we wrześniu, w Modlinie. Tamci mieli broń i on miał broń, więc był odważny. A kiedy stało się tak, że tamci strzelali, a on nie mógł strzelać, był już innym człowiekiem. Nastąpiło to właściwie bez słowa, z dnia na dzień. Po prostu przestał działać. I kiedy miało być pierwsze posiedzenie komendy, on się już nie nadawał do tego, żeby tam iść. Więc ja poszedłem. Miał dziewczynę, Anię. Zabrali ją na pawiak. Później wydostała się, ale jak ją zabrali, on się załamał zupełnie. Przyszedł do nas, oparł się rękami o stół i zaczął mówić, że i tak jesteśmy straceni i że nas wyrżną. Że jesteśmy młodzi i powinniśmy uciekać do lasu. Nikt mu nie przerwał. Jak wyszedł, ktoś powiedział, to dlatego, że ją zabrali. Teraz nie ma już po co żyć. Teraz zginie. Każdy musiał mieć kogoś, wokół kogo kręciło się jego życie, dla kogo mógł działać. Wierność oznaczała pewną śmierć. Działanie było jedyną szansą przetrwania. Trzeba było coś robić, gdzieś iść. Ta krzątanina nie miała żadnego znaczenia, bo i tak wszyscy ginęli, ale człowiek nie czekał na swoją kolej bezczynnie. Ja krzątałem się wokół Umschlagplatzu. Miałem dzięki naszym ludziom z policji wyprowadzać tych, którzy byli nam bardziej potrzebni. Jednego dnia wyciągnąłem chłopaka z dziewczyną. On był z drukarni, ona była dobrą łączniczką. Zginęli oboje, on w powstaniu, ale zdążył wydrukować przedtem jedną gazetkę. Ona na Umschlagplatzu, ale zdążyła przedtem ją rozkolportować.
Jaki to miało sens, chcesz zapytać? Żadnego. Nie stało się dzięki temu na beczce. To wszystko. Przy Umschlagplatzu mieściło się ambulatorium. Pracowały w nim uczennice szkoły pielęgniarskiej. Była to zresztą jedyna szkoła w getcie. Prowadziła ją Luba Blumowa, która pilnowała, by wszystko było tak, jak ma być w prawdziwej, porządnej szkole. Fartuchy śnieżno-białe, czepki nakrochmalone, a dyscyplina wzorowa. Żeby wyciągnąć człowieka z Umschlagplatzu, trzeba było udowodnić Niemcom, że jest naprawdę chory. Chorych odsyłano karetkami do domu. Niemcy do ostatnich chwil podtrzymywali w ludziach przekonanie, że jadą tymi wagonami do pracy, a pracować może tylko zdrowy człowiek. Więc dziewczęta z ambulatorium, te pielęgniarki, łamały nogi ludziom, których należało ratować. Opierały nogę o drewniany klocek, a drugim klockiem uderzały. Wszystko w swoich lśniących fartuszkach wzorowych uczennic. Ludzie czekali na załadowanie do wagonów w budynku szkolnym. Wyciągano ich stamtąd kolejno, piętrami, więc z parteru uciekali na pierwsze piętro, z pierwszego na drugie, a były tylko trzy piętra, więc na trzecim kończyła się ich aktywność i energia, bo wyżej nie można było iść. Na trzecim piętrze była wielka sala gimnastyczna. Leżało tam na podłodze kilkaset osób. Nikt nie stał, nikt nie chodził, nikt się w ogóle nie ruszał. Ludzie leżeli, apatyczni i milczący. W sali była wnęka. We wnęce kilku własowców. Sześciu, ośmiu może. Gwałciło dziewczynę. Stali w kolejce i gwałcili ją i kiedy kolejka się skończyła, dziewczyna wyszła z wnęki, przeszła przez całą salę, potykając się o leżących, biała, naga, zakrwawiona i usiadła w kącie. Tłum wszystko widział i nikt nie powiedział słowa. Nikt się nie poruszył nawet i nadal trwało milczenie. Widziałeś to, czy ktoś ci opowiadał? Widziałem. Stałem w końcu sali i widziałem wszystko. Stałeś w końcu sali? Tak. Opowiedziałem o tym kiedyś Elżbiecie Chętkowskiej. Zapytała, a ty? Co ty wtedy zrobiłeś? Nic nie zrobiłem, powiedziałem jej. W dodatku widzę, że w ogóle nie ma sensu o tym wszystkim z tobą mówić. Nic nie zrozumiesz. Nie wiem, dlaczego się rozzłościłeś. Elżbieta zareagowała tak, jak zareagowałby każdy normalny człowiek. Wiem. Wiem także, co normalny człowiek powinien zrobić w takiej sytuacji. Kiedy gwałcą kobietę, normalny człowiek rzuca się w jej obronie, prawda? Gdybyś rzucił się sam, zabiliby cię. Ale gdyby ci wszyscy ludzie wstali z podłogi, obezwładniliby Ukraińców z łatwością. Nikt nie wstał. Nikt już nie był zdolny do wstania z podłogi. Ci ludzie byli zdolni tylko do czekania na wagony. A właściwie dlaczego mówimy o tym? Nie wiem. Mówiliśmy, że trzeba się było krzątać. Krzątałem się więc koło Umschlagplatzu. A ta dziewczyna żyje, wiesz? Daję ci słowo honoru. Ma męża, dwoje dzieci i jest bardzo szczęśliwa. Krzątałeś się koło Umschlagplatzu. Jednego dnia wyprowadziłem Polę Lifschitz. A nazajutrz Pola wpadła do domu i zobaczyła, że nie ma matki. Matkę pędzili już na Umschlagplatz w kolumnie, więc Pola pobiegła za kolumną. Goniła tłum od Leszna do Stawek. Narzeczony podwiózł ją rykszą, żeby mogła ich dopędzić. I zdążyła. W ostatniej chwili wmieszała się w tłum i poszła z matką do wagonu. O Korczaku wiedzą wszyscy, prawda? Korczak był bohaterem, bo poszedł z dziećmi dobrowolnie na śmierć. A Pola Lifschitz, która poszła ze swoją matką? Kto wie o Poli Lifschitz? A przecież to ona, Pola, mogła przejść na aryjską stronę, bo była młoda, ładna, niepodobna do Żydówki i miała 100 razy więcej szans. Wspomniałeś o numerkach na życie. Kto je dzielił? Było 40 000 numerków. Białe kartki z pieczątką. Niemcy dali je gminie i powiedzieli, rozdzielcie sami. Ten, kto będzie miał numerek, zostanie w getcie. Wszyscy inni pójdą na Umschlagplatz. Było to 2 dni przed końcem akcji likwidacyjnej, we wrześniu. Lekarz naczelny naszego szpitala, Anna Breuth-Hellerowa, otrzymała kilkanaście numerków. Powiedziała, ja nie będę ich dzielić. Mógł rozdać numerki którykolwiek z lekarzy, ale wszyscy uważali, że ona daje tym, komu się należą najbardziej. Posłuchaj, komu się należą? Czy jest taka miara, według której można rozstrzygnąć, kto ma prawo żyć? Nie ma takiej miary. Ale do Hellerowej chodziły delegacje z prośbą, żeby się zgodziła, więc zaczęła dzielić numerki. Dała numerek Frani, a Frania miała jeszcze siostrę i mamę. Koło Zamenhofa ustawiono wszystkich, którzy mieli numerki, a wokół kłębił się tłum ludzi, którzy ich nie mieli. I stała wśród nich mama Frani. I ta mama nie chciała od niej odejść, a Frania musiała już wejść do szeregu, więc mówiła, mamo, no idź już. I odsuwała ją ręką. No idź już. Owszem,
prania przeżyła. Uratowała później kilkanaście osób, jednego chłopaka wyniosła z powstania warszawskiego. W ogóle zachowywała się nadzwyczajnie. Dostała numerek przełożona pielęgniarek, Tenenbaumowa. Była przyjaciółką Berensona, sławnego adwokata, obrońcy w procesie brzeskim. Miała córkę, Dedę, której dyrektorka nie dała numerka. Tenenbaumowa dała Dedzie swój numerek. Powiedziała: "Potrzymaj chwilę, ja zaraz wrócę". Poszła na górę i połknęła fiołkę luminalu. Znaleźliśmy ją na drugi dzień. Jeszcze żyła. Czy sądzisz, że powinniśmy ją byli ratować? Co się stało z córką, która teraz już miała numerek? Ale powiedz mi, czy powinniśmy ją byli ratować? Wiesz, Tosia Goliborska mówiła mi, że jej matka połknęła truciznę. A ten kretyn, mój szwagier, opowiadała Tosia, uratował ją. Czy wyobrażasz sobie pani takiego kretyna uratować? Po to, że po paru dniach zawlekli ją na Unschlagplatz. Jak zaczęła się akcja likwidacyjna i z parteru naszego szpitala już wygarniali ludzi na górze, jedna kobieta rodziła dziecko. Lekarz stał nad nią i pielęgniarka. Kiedy dziecko się urodziło, lekarz podał je pielęgniarce. Ułożyła je w poduszce, przykryła drugą poduszką. Dziecko pokwiliło chwilę i ucichło. Pielęgniarka miała 19 lat. Lekarz nie powiedział jej nic, ani słowa. I ta dziewczyna sama wiedziała, co ma zrobić. Dobrze, że dzisiaj nie pytasz, a czy dziewczyna żyje? Jak pytać o lekarkę, która podała dzieciom cyjanek? Owszem, żyje. Jest bardzo wybitnym pediatrą. Więc co się stało z Dedą, córką Tenenbaumowej? Nic. Też zginęła. Ale miała przedtem parę dobrych miesięcy. Kochała się z pewnym chłopakiem, przy nim była zawsze pogodna, uśmiechnięta. Miała kilka naprawdę dobrych miesięcy. Ten Francuz z L'Express pytał mnie, czy ludzie się w getcie kochali. Otóż, przepraszam cię, czy i ty dostałeś numerek? Tak. Stanąłem w 15:05, w tej kolumnie, w której stała już Frania i córka Tenenbaumowej. I zobaczyłem moją przyjaciółkę i jej brata. Szybko wciągnąłem ich do kolumny, ale tak też postępowali i inni. I w kolumnie było już nie 40, tylko 44 tysiące osób. Więc Niemcy policzyli i ostatnie 4 tysiące odcięli i odesłali na Unschlagplatz. Ale ja zmieściłem się w pierwszych 40 tysiącach. No więc Francuz pytał cię, czy ludzie się kochali. Otóż być z kimś to była w getcie jedyna możliwość życia. Człowiek zamykał się z drugim człowiekiem, w łóżku, w piwnicy, gdziekolwiek i do następnej akcji już nie był sam. Jednemu zabrali matkę, drugiemu ojca zastrzelili na miejscu, siostrę wywiedli w transporcie, więc jeśli ktoś cudem uciekł i jeszcze żył, to musiał przygnąć do innego żywego człowieka. Ludzie garnęli się wtedy do siebie jak nigdy przedtem, jak nigdy w normalnym życiu. Podczas ostatniej likwidacyjnej akcji biegli do gminy, szukając jakiegoś rabina czy kogokolwiek, kto im da ślub i szli na Unschlagplatz jako małżeństwo. Siostrzenica Tosi poszła ze swoim chłopakiem na pawion. Pod pierwszym mieszkał rabin, dał im ślub i prosto z tego ślubu zgarnęli ją Ukraińcy, a jeden przystawił jej lufem do brzucha. Mąż odsunął lufem i zasłonił jej brzuch swoją ręką. Ona zresztą i tak poszła na Unschlagplatz, a on z urwaną dłonią uciekł na aryjską stronę i zginął potem w powstaniu warszawskim. O to właśnie chodziło, żeby był ktoś, kto gotów jest zasłonić twój brzuch własną ręką, jeśli zajdzie potrzeba. Kiedy zaczęła się akcja i Unschlagplatz i to wszystko, czy wy, ty i twoi koledzy od razu rozumieliście, co to oznacza? Tak, 22 lipca 1942 rozplakatowano rozporządzenie o przesiedleniu ludności na wschód. I tej samej nocy jeszcze naklejaliśmy kartki "Przesiedlenie to śmierć". Nazajutrz zaczęto wywozić na Unschlagplatz więźniów z aresztu i starców. Trwało to cały dzień, bo 6 tysięcy więźniów trzeba było przewieźć. Ludzie stawali wzdłuż chodników i patrzyli. I wiesz, było zupełnie cicho. W takiej ciszy odbywało się wszystko. Potem nie było już więźniów i nie było starców i nie było żebraków i 10 tysięcy osób trzeba było dostarczyć na Unschlagplatz każdego dnia. Miała to robić żydowska policja pod nadzorem Niemców, a Niemcy mówili, będzie spokój i nikt nie będzie strzelał, jeśli codziennie do 4:00 dostarczycie do wagonów 10 tysięcy ludzi, bo o 4:00 musiał odejść transport. Więc policjanci mówili ludziom, musimy dostarczyć 10 tysięcy, to reszta ocaleje. I sami ludzie zatrzymywali. Najpierw na ulicy, potem otaczali dom, potem wyciągali z mieszkań. Na niektórych policjantów wydaliśmy wyroki. Na komendanta Szeryńskiego, na Lejkina i na paru innych. Drugiego dnia akcji, 23 lipca, zebrali się przedstawiciele wszystkich stronnictw politycznych i po raz pierwszy mówili o walce zbrojnej. Wszyscy już byli zdecydowani
i zastanawiali się, skąd zdobyć broń, ale po paru godzinach, o 2 czy 3 po południu, przyszedł ktoś i powiedział, że akcja przerwana i nikogo już wysiedlać nie będą. Nie wszyscy uwierzyli, ale od razu rozładowało to atmosferę i nie podjęto żadnych decyzji. Większość wciąż jeszcze nie wierzyła, że to jest śmierć. Czy to możliwe? Mówili. Że wymordują cały naród? I uspokajali się. Trzeba dostarczyć tych ludzi na plac, żeby ocalić resztę. Wieczorem pierwszego dnia akcji popełnił samobójstwo prezes gminy, Adam Czerniaków. To był jedyny deszczowy dzień. Poza tym przez cały czas akcji było słońce. Tego dnia, co Czerniaków umarł, słońce zachodziło na czerwono i myśleliśmy, że będzie nazajutrz deszcz, ale znowu było słońce. Do czego wam deszcz był potrzebny? Do niczego, po prostu mówię ci jak było. Co do Czerniakowa, to mieliśmy do niego żal. Uważaliśmy, że nie powinien był. Wiem, już o tym mówiliśmy. Tak? A wiesz, po wojnie ktoś mi powiedział, że Lejkinowi, temu policjantowi, którego zastrzeliliśmy w getcie, urodziło się wtedy, po 17 latach małżeństwa, pierwsze dziecko. I on myślał, że swoją gorliwością je ocali. Chcesz jeszcze coś opowiedzieć o akcji? Nie. Akcja się skończyła. Ja żyłem. Tak się złożyło, że pan Rudny i pani Bubnerowa i pan Wilczkowski, alpinista, mieli zawał w piątek, albo z piątku na sobotę, więc sobota była dla każdego z nich dniem, w którym się nie ma już nic do załatwienia. W sobotę każdy z nich leżał bez ruchu pod kroplówką z ksylokainy i myślał. Inżynier Wilczkowski na przykład myślał o górach, a ściślej mówiąc o szczycie wyzłoconym słońcem, na którym rozwiązuje się wreszcie liny i przysiada. Nie był to żaden szczyt w Alpach, ani w Etiopii, ani w Hindukuszu nawet, tylko tatrzański szczyt, Mięguszowiecki, czy też może Żabi Mnich, na który zrobił kiedyś we wrześniu bardzo ładną drogę zachodnią ścianą. Pan Rudny, pierwsze przeszczepienie żyły do serca w stanie ostrym, widział maszyny, same nowoczesne, z importu, angielskie albo szwajcarskie, a wszystkie w ruchu, bo do żadnej nie brakowało części. Pani Bubnerowa, odwrócenie krwiobiegu, miała przed oczyma wtryskareczkę. Części plastikowe robił na niej pracownik, ale na gotującą farbę wrzucała je sama, bo to była praca najbardziej odpowiedzialna. Następnie montowała cały długopis. Na szwajcarskie końcówki, które udało jej się dostać z paczek, miała oczywiście kwit celny. Metkowała i wkładała do pudełka. O tym myśleli pacjenci doktora Edelmana, leżąc pod kroplówką z ksylokainy. Pod kroplówką myśli się zwykle o tym, co najważniejsze. Dla naczelnego lekarza Breuth-Hellerowej najważniejszą sprawą było, komu się należy numerek na życie. A dla pana Rudnego najważniejsze są części do maszyn. Gdyby więc Hellerowa przydzieliła numerek panu Rudnemu, to byłby to numerek na maszyny, bo one są życiem pana Rudnego, jak życiem pani Bubnerowej są pióra kulkowe, a pana Wilczkowskiego mięguszowieckie szczyty. Co do pana Żewuskiego, to nie myślał o niczym. Gdyby pan Żewuski, podobnie jak pani Bubnerowa lub pan Rudny, wspominał coś, co było najlepsze w jego życiu, myślałby o fabryce, którą mu powierzono, kiedy miał 28 lat, a odebrano, kiedy miał 43. Poczułby zapach metalu i usłyszał, że ktoś wchodzi z rysunkiem w ręku i wiedziałby, że właśnie coś powstaje i że to coś można zobaczyć, sprawdzić, zmierzyć i czułby cierpliwość na widok obrabianego metalu, bo tak bardzo chciałby już dotknąć prototypu, który widział na rysunku przed chwilą. Fabryka, mówi pan Żewuski, była dla mnie tym, czym dla doktora Edelmana getto. Najważniejszą sprawą, jaką zdarzyła się w życiu. Działaniem, prawdziwym męską przygodą. O tym wszystkim pan Żewuski myślałby leżąc pod kroplówką, gdyby myślał o czymkolwiek. Ale, jak mówię, nie myślał o niczym ani wtedy, gdy profesor siedział jeszcze zatopiony w zadumie w swoim gabinecie, a wokół pana Żewuskiego krzątał się anestezjolog. Ani parę godzin później, gdy profesor i Edelman i Chętkowska z radością wpatrywali się w skaczące światełko monitora. Przez cały czas doznawał bowiem jednego uczucia – bólu. I nie było rzeczy ważniejszej, niż żeby ból uspokoił się chociaż na chwilę. Było to pierwsze wejście środkiem zachodnich płyt i chyba jednak nie był to wrzesień, ale mieli dużo słońca już w ścianie. Potem widzieli z góry morskie oko, a z tyłu nad smertany spiętrzony świat i babią górę. Anglik Mallory, kiedy pytano go, dlaczego wchodził na Mount Everest, odparł because he exists, ponieważ istnieje. Wów wyzłocony szczyt był daleko, przez całą sobotę. Do ksylokainy doszedł jeszcze ultrakorten.
Spinał się nań, widział go dokładnie, ale nie mógł się zbliżyć nawet o milimetr. Już rozumiał, że nigdy w życiu do tego nasłonecznionego miejsca nie dotrze. Zaczął się zastanawiać nad swoją szansą. Nie miał dotąd wypadku w górach, ale to go jeszcze nie uspokajało. Ktoś mógł się znaleźć na drodze jego przeznaczenia. Są przecież planetnicy, którzy sprowadzają nieszczęście na ludzi gór. Przed wyprawą do Etiopii ich planetnik, dopiero potem okazało się, że nim był, dostał zasobnik z bagażem numer 8 i nie chciał go wziąć. Wziął go ktoś inny. Było ich wtedy 8, wyruszyli 8 i ten, który wziął 8 zasobnik, zsunął się z opończy samochodu z przyczyn do dziś niezrozumiałych. W wyprawie z Dyhenfurta na Mount Everest Hindus umarł z wyczerpania, a planetnik ów był ostatnim człowiekiem, który go widział. Hindus szedł zresztą w jego kurtce. Przez całą noc, zatem z soboty na niedzielę, Wilczkowski zastanawiał się nad własnym miejscem, ale choć starał się myśleć zupełnie obiektywnie, doszedł do wniosku, że jego współrzędna z niczym niepokojącym się nie krzyżuje. Bardzo go to pokrzepiło. 4 bębny w angielskiej maszynie należy ze sobą zsynchronizować. Nie będzie wtedy naprężeń i towar nie pęknie. A kiedy już towar na bębnach, taśma do spódnic albo gumka, albo gurt, osiągnie swoją wilgotność i szybkość i wszystkie bębny są idealnie ze sobą zgrane, to jest to cudowne, bo człowiek wie, że panuje nad całą maszyną. Maszyny były zatem naoliwione, bębny obracały się rytmicznie, pan Rudny mógł więc pomyśleć o działce, którą należało skopać, a właściwie to przydałoby się i jakaś altanka. Żona mówiła mu, że kto wie, może powinni postawić sobie letni domek. Wszyscy teraz takie stawiają. Żona mówiła mu, że do tej pory udawało im się zdobyć to, na czym im w życiu zależało. Mieszkanie urządzili najmodniejszymi, jasnymi meblami. Od razu dostali talon na pralkę. Co roku mieli rodzinne wczasy. I nigdy nie zdarzało się, żeby cielęcina bez kości do niej nie doszła. Na pewno więc, gdyby się zakrzątnęli, mogliby mieć i domek. Mówiła żona, która aż do chwili, gdy zobaczyła go przez uchylone drzwi sali reanimacyjnej, sądziła, że udało im się mieć wszystko, co w życiu jest naprawdę ważne. Długopisy można wstawiać tylko do domu książki. Ani kioski, ani sklepy papiernicze nie miały prawa brać towaru, byli więc zależni od księgarni. Kierownik księgarni mógł wziąć od razu i 1000, i 2000 sztuk. I pani Bubnerowa musiała robić wszystko, by towar nie leżał. Zawału dostała po powrocie z rozprawy sądowej. Skazano ją na rok z zawieszeniem na 3 lata. Na której okazało się zresztą, że stawka była wyrównana. Wszyscy producenci długopisów dawali kierownikom po 6% na każdej partii towaru. Na sali rozpraw okazało się, że nie tylko ci, którzy dawali, cierpią na serce. Ci, którzy pośredniczyli w dawaniu, byli jeszcze w gorszym stanie. Jeden z pośredników łykał co jakiś czas nitro, a pani sędzina robiła przerwę. Chwileczkę, mówiła. Trzeba zaczekać, aż nitrogliceryna się rozpuści. Niech się pan tylko nie denerwuje. W stanie najcięższym byli ludzie, którzy brali. Jeden był już po zawale. Lekarz sądowy pozwolił mu zeznawać tylko przez godzinę. Także pani sędzina musiała patrzeć przez cały czas na zegarek. Trzeba powiedzieć, że sędzina naprawdę dobrze i ze zrozumieniem traktowała wszystkich sercowców. I rzemieślników, i pośredników, i kierowników księgarń. Co się tyczy pani Bubnerowej, to nie wymagała jeszcze opieki lekarskiej. Zawału dostała w domu, po rozprawie. Miała czas unieść się na noszach i poprosić sąsiada, żeby uśpił jamnika najlepszym zastrzykiem, jaki będzie można dostać. Pan doktor Edelman podszedł potem do mnie. Tylko operacja, pani Bubnerowa. Zaczęłam płakać i mówię, nie. A on mówi, trzeba się zgodzić, pani Bubnerowa. Naprawdę. Bowiem przypadek pani Bubnerowej to był właśnie zawał przedniej ściany serca z blokiem prawej gałązki. Taki, od którego ludzie stają się coraz cichsi i coraz spokojniejsi, bo wszystko w nich stopniowo, powolutku umiera. Pani Bubnerowa była tą 14. osobą, która przed którą profesor już nie pytał, czego właściwie chcecie ode mnie. Powiedział, dobrze, spróbujemy. Edelman mówił więc, trzeba się zgodzić, naprawdę. I ja wtedy pomyślałam sobie, że mój świętej pamięci mąż był takim dobrym, takim religijnym człowiekiem. No trudno, Maniu, ale Bóg jest, powtarzał. I w gminie mojżeszowej udzielał się bardzo. Po zebraniu cechu nigdy nie szedł z innymi do Malinowej, tylko prosto do domu. A jak czasem miałam chęć wypić w towarzystwie, to mówił, proszę bardzo, Maniusiu, tylko daj mi swoją torebkę, żebyś nie zgubiła. Więc jak już taki człowiek poprosił o coś swojego Pana Boga, to Pan Bóg na pewno nie odmówi mu. Nawet jak siedziałam w Pałacu Mostowskich miesiąc przed sprawą, byłam spokojna.
Wiedziałam, że drzwi się muszą przede mną otworzyć. Niemożliwe, żeby mój mąż nie mógł załatwić tego dla mnie. I co pan myśli? Pani myśli, nie załatwił? Przyjechał księgowy z cechu, wpłacił kaucję i zwolnili mnie warunkowo do sprawy. Teraz też powiedziałam, niech się pan nic nie martwi, panie doktorze. Zobaczy pan, on już tam wszystko załatwi jak potrzeba. Wkrótce po tych słowach profesor podwiązywał główną żyłę w sercu pani Bubnerowej, żeby zatrzymać drogę odpływu krwi i żeby skierować krew tętniczą żyłami. I okazało się ku radości wszystkich, że krew znalazła sobie ujście. Zanim sprowadzono nowe, importowane maszyny, posłano pana Rudnego do Anglii na praktykę. Pan Rudny zauważył wtedy, że angielska kontrolerka wybiera mniej odrzutów niż w ich zakładzie i że nigdy tam się nie zdarzyło, by maszyna stała z powodu braku części. Marzyła mu się później taka praca maszyn jak w Anglii. Niestety, człowiek mógł uszarpać się do ostatka i nie zdobyć potrzebnych detali. Ilość odrzutków ciągle była bardzo wysoka, a do tego wszystkiego nie mógł dojść do porozumienia z młodymi, pewnymi siebie robotnikami. Kiedy więc pan Rudny wrócił ze szpitala po operacji, to był zabieg w stanie ostrym, kiedy chodziło o to, kto będzie pierwszy, zawał czy lekarze, lekarzy czy pan Bóg. To był ten zabieg, przed którym profesor próbował wyjść z kliniki i już nie wrócić. Ale wrócił, tego samego dnia jeszcze, późnym popołudniem. Jeśli chodzi o ścisłość, Edelman wyszedł także, choć to on nalegał na operację. Powiedział, pójdę się zastanowić, bo też znał książki, w których piszą, że takich operacji robić nie wolno. I wrócił po paru godzinach. A wtedy Elżbieta Chętkowska okazała się tą, która krzyczała, gdzieście się podziewali? Czy nie wiecie, że ważna jest każda minuta? Kiedy więc pan Rudny pojawił się w fabryce, przeniesiono go na spokojny oddział. Nie było tam maszyn importowanych, ani deficytowych części, ani młodych, ambitnych robotników. Na nowym stanowisku prowadził gospodarkę oliwą smarowniczą. Cóż to była za praca? Obejrzeć maszynę, spisać protokół i wszystko. Pan Rudny rozumiał doskonale, że to jest dziedzina odpowiedzialna, bo jak maszyna będzie dosmarowana, to chodzi całymi latami. Ale żeby tak zaraz efekt pracy był, to nie. Wszyscy troje, pani Bubnerowa, inżynier Liczkowski i pan Rudny, mieli w tamtą sobotę dużo czasu dla przemyśleń i pomyśleli sobie, że już nie chcą mieć nigdy więcej zawału. Można postanowić, że się nie będzie miało zawału. Tak jak wybierając sposób życia, można godzić się na zawał. Po powrocie do domu pani Bubnerowa zlikwidowała warsztat. Dokumentację należy przechowywać przez 5 lat, ma więc jeszcze długopisy z każdego wzoru po jednym. Od czasu do czasu można je wyjąć, oczyścić, obejrzeć. Lśniące o 4 kolorach każdy, zametkowany i naniesiony na rachunek. Po czym odkłada z powrotem do pudełka, chowa i idzie wolnym krokiem na spacer. Pan Rudny natomiast, którego wezwano na dawny oddział, bo nadeszły maszyny ze Szwajcarii, powiedział sobie... Tylko spokojnie. Jak nawet zabraknie części, to wcale nie muszę na głowie stawać, żeby samemu dorobić nową. Jak zabraknie części, to złożę formalne zamówienie i będę w porządku. I rzeczywiście, składam na piśmie zamówienie i jest w porządku. Jeśli narusza dane sobie słowo, to na krótko. Wystarczy, że poczuje ból w okolicy mostka, pójdzie do lekarza i usłyszy Panie Rudny, trzeba się cieszyć życiem, a nie martwić maszynami. I wraca do pisania zamówień. Przychodzi do szpitala tylko prywatnie, w gości, 5 czerwca w rocznicę swojej operacji i przynosi 3 bukiety kwiatów. Jeden wręcza profesorowi, drugi doktorowi Edelmanowi, a trzeci doktor Elżbiecie Chętkowskiej i kładzie na jej grobie, na Radogoszczu. Lejkinowi, temu policjantowi, którego zastrzeliliście, urodziło się po 17 latach małżeństwa pierwsze dziecko. Myślał, że swoją gorliwością je ocali. Akcja się skończyła, ty żyłeś. A niedawno złożyła ci wizytę jedna pani, córka zastępcy komendanta Umschlagplatzu. Jego też zastrzeliliście. Przyjechała z daleka. Po co? Zapytałeś. Powiedziała, że chce dowiedzieć się, jak było z jej ojcem. Wytłumaczyłeś więc. Nie chciał nam dać pieniędzy, był wyrok, jest mi przykro. Ile? Spytała. Ile nie chciał wam dać? Nie pamiętałeś. 20 000 czy 10? Chyba 10. To były pieniądze na broń. Wytłumaczyłeś jej. Powiedziała, że nie chciał wam dać pieniędzy, bo były potrzebne dla niej. Ukrywano ją po aryjskiej stronie, to kosztowało. Przyjrzałeś się jej. Oczy ma pani niebieskie. To ile za takie dziecko z niebieskimi oczami można było płacić? 2, 2,5 za miesiąc? Co to było dla pani ojca? A za rewolwer? Spytała. 5 chyba, wtedy jeszcze 5. Więc o 2 rewolwery wam chodziło, albo o 4 miesiące mojego życia. Rozgoryczała się.
Zapewniłeś, że nie prowadziliście takiej kalkulacji, że jest ci naprawdę przykro. Spytała, czy go znałeś. Powiedziałeś, że widywałeś go codziennie na Umschlagplatzu, jak przychodził do pracy. Nic złego na tym placu nie robił. Liczył ludzi, których wysyłano wagonami. Codziennie wysyłano 10 tysięcy ludzi i ktoś musiał ich policzyć. I on stał i liczył, jak każdy sumienny urzędnik. Przychodził do pracy, zaczynał liczyć, kiedy naliczył do 10 tysięcy, kończył pracę i wracał do domu. Spytała, czy na pewno nie było to nic złego. Nie, dlaczego? Powiedziałeś. Przecież nie kopał, nie bił, nie znęcał się. Mówił 1, 2, 3, 100, 101, 1000, 2000, 3000, 4000, 9001. Ile trwa liczenie do 10 000? 10 000 sekund, niecałe 3 godziny. A że byli to ludzie i trzeba ich było rozdzielić, ustawić i tak dalej, więc zajmowało więcej czasu. Punktualnie o 16 transport odchodził, a on kończył urzędowanie. To wszystko zresztą nie ma znaczenia, powtórzyłeś. Bo nie za to wydany był wyrok, tylko za pieniądze. Miał wyznaczony termin dostarczenia ich do 18. Wrócił po pracy. Dwaj chłopcy malowali futryny tuż obok, żeby obserwować mieszkanie i dać sygnał. On wrócił punktualnie. Oni odczekali 2 godziny, potem zapukali, on otworzył im drzwi. Zapytała: jak pan myśli, czy bardzo się bał? Jak długo to wszystko trwało? Poczęstowałeś się papierosem i zapewniłeś, że nie zdążył się wystraszyć. To była szybka, łatwa śmierć, łatwiejsza niż tylu innych ludzi. Dlaczego otworzył im drzwi? Spytała. Dlaczego wrócił? Mógł nie przyjść, ukryć się. Po co w ogóle wrócił po pracy do domu? Bo jemu nie przyszło do głowy, że to ostrzeżenie było na serio. Wyjaśniłeś jej. Że ci Żydzi, których on tak liczy, którzy tak spokojnie, bez słowa protestu pozwalają się liczyć, że oni mogą zdobyć się na coś podobnego. On by zginął i tak, powiedziała. Dlaczego nie pozwoliliście mu zginąć godnie, sensownie, po ludzku? Czy w ogóle mieliście prawo wybierania dla niego śmierci? Miała wypieki, drżały jej ręce. Starałeś się być cierpliwy. Nie dla pani ojca wybraliśmy śmierć. Wybraliśmy ją dla siebie i dla tych 60 000 Żydów, którzy jeszcze żyli. Śmierć pani ojca była tylko konsekwencją tamtego wyboru. Przykrą konsekwencją, jest mi naprawdę bardzo przykro. Następnie dodałeś. To nieprawda, że śmierć pani ojca nie była sensowna. Przeciwnie, po tym wyroku już nie zdarzyło się, by ktoś odmówił wam nam pieniędzy na broń. Zatem skończyła się akcja, ty żyłeś. W getcie zostało 60 000 Żydów. Ci, co zostali, teraz rozumieli już wszystko, co to znaczy wysiedlenie i że nie wolno czekać. Postanowiliśmy stworzyć jedną organizację wojskową dla całego getta, co zresztą nie było proste, bo jedni do drugich nie mieli zaufania. My do syjonistów, oni do nas. Teraz to nie miało już znaczenia. Utworzyliśmy jedną organizację bojową. Żydowską organizację bojową. ŻOB. Było nas 500 osób. W styczniu znów była akcja i z 500 zostało 80. W tej styczniowej akcji ludzie po raz pierwszy nie szli dobrowolnie na śmierć. Zastrzeliliśmy kilku Niemców na Muranowskiej, Franciszkańskiej, Miłej i Zamenhofa. Były to pierwsze strzały w getcie i zrobiły wrażenie po aryjskiej stronie. Działo się to przed wielkimi akcjami zbrojnymi polskiego ruchu oporu. Władysław Szlengel, poeta, który pisał w getcie wiersze i miał kompleks potulnej śmierci, zdążył jeszcze napisać wiersz o tych strzałach. Nazywał się Kontratak. Słyszysz, niemiecki Boże, jak modlą się Żydzi w dzikich domach, trzymając w ręku łom czy żerć. Prosimy Cię, Boże, o walkę krwawą, błagamy Cię o gwałtowną śmierć. Niech nasze oczy przed skonaniem nie widzą, jak się wloką szyny, ale dłonią daj celność, Panie. Jak purpurowe, krwiste kwiaty z Niski i Miłej, z Muranowa, wykwita płomień naszych lów. To wiosna nasza, to kontratak, to wino walki uderza do głów, to nasze lasy partyzanckie, zaułki dzikiej i ostrowskiej. Dla ścisłości powiem Ci, że naszych lów, z których wykwitał płomień, było wtedy w getcie 10. Dostaliśmy pistolety od Armii Ludowej. Grupa Anielewicza, którą prowadzono na Umschlagplatz i która nie miała broni, zaczęła bić Niemców rękami. Grupa Pelca, takiego 18-letniego chłopca, drukarza, którą doprowadzono na plac, odmówiła wejścia do wagonu i Van Open, komendant Treblinki, rozstrzelał ich wszystkich. 60 ludzi na miejscu. Radiostacja Kościuszki, pamiętam, nadawała wtedy apele zagrzewające naród do walki. Jakaś kobieta krzyczała: do broni na tle efektów dźwiękowych, które naśladowały szczęk oręża. Zastanawialiśmy się, czym oni tam szczękają, bo co do nas, to mieliśmy wtedy 60 pistoletów. A wiesz, kto to krzyczał? Ryszarda Hanin. W radiostacji w Kujbyszywie czytała komunikaty, wiersze i apele. Powiedziała, że nie można wykluczyć, iż to ona wzywała was do broni.
ale wcale nie szczekali prawdziwym orężem. Ryszarda Hanin mówi, że w radio nic nie brzmi tak fałszywie, jak autentyczne dźwięki. Kiedyś Anielewicz chciał zdobyć jeszcze jeden rewolwer. Zabił na Miłej Werkszuca, a po południu tego samego dnia przyjechali Niemcy i w odwet wygarnęli wszystkich z Zamenhofa. Od Miłej do placu Muranowskiego. Kilkaset osób. Byliśmy na niego wściekli. Chcieliśmy nawet... Zresztą mniejsza z tym. W tym domu, od którego zaczęli wygarniać, na rogu Miłej i Zamenhofa, mieszkał mój kolega Henoch Rus. To on zresztą przeważył decyzję utworzenia jednej organizacji bojowej w getcie. Dyskusja trwała wiele godzin i głosowano kilka razy, ale nie można było nic ustalić, bo za każdym razem tyle samo głosów było przeciw, co za. W końcu Henoch właśnie zmienił zdanie. Podniósł rękę i zapadła decyzja o utworzeniu żobu. Henoch Rus miał synka. Na początku wojny mały zachorował. Potrzebna była transfuzja. Dałem mu swoją krew, ale zaraz po transfuzji dziecko zmarło. Przypuszczalnie wstrząs po krwi, to się czasami zdarza. Henoch nie powiedział nic, ale mnie odtąd unikał. W końcu to moja krew zabiła jego dziecko. Dopiero kiedy zaczęła się akcja, powiedział: dzięki tobie mój syn zmarł w domu, jak człowiek. Jestem ci wdzięczny. Gromadziliśmy broń. Szmuglowaliśmy ją z aryjskiej strony. Siłą braliśmy pieniądze od różnych instytucji i prywatnych osób. Wydawaliśmy gazetki. Nasze łączniczki woziły je po Polsce. Ile płaciliście za rewolwer? Od 3 do 15 tysięcy. Im bliżej kwietnia, tym drożej. Zapotrzebowanie na rynku było większe. A ile płaciło się za ukrywanie Żyda po aryjskiej stronie? 2-5 tysięcy. Rozmaicie. W zależności od tego, czy człowiek był podobny do Żyda, czy mówił z akcentem i czy był mężczyzną czy kobietą. Więc za jeden rewolwer można było ukrywać przez miesiąc jednego człowieka. Albo dwóch. Albo trzech nawet. Można też było za jeden rewolwer wykupić jednego Żyda od szmalcownika. Gdyby wtedy postawiono przed wami ten wybór, jeden rewolwer czy życie jednego człowieka przez miesiąc, nie stawiano takiego wyboru. Może i lepiej, że nie stawiano. Wasze łączniczki woziły gazetki po Polsce. Jedna dziewczyna jeździła z nimi do Piotrkowa, do getta. W getcie piotrkowskim byli w gminie nasi ludzie i panował wyjątkowy porządek. Nie było kantów i sprawiedliwie dzielono jedzenie i pracę. Ale myśmy byli wtedy młodzi i bezkompromisowi. Uważaliśmy, że nie wolno pracować w gminie, bo to jest kolaboracja. Kazaliśmy im uciec stamtąd i przyjechało wtedy do Warszawy parę osób, które trzeba było ukryć, bo Niemcy wszystkich tych radnych z Piotrkowa poszukiwali. Ja opiekowałem się rodziną Kellermanów. Dwa dni przed końcem akcji likwidacyjnej, kiedy wyprowadzano nas umszlak placu po numerki, zobaczyłem Kellermana. Stał za drzwiami budynku szpitalnego. Były to kiedyś oszklone drzwi, ale szyby wybito, a dziury załatano deskami. W szparze między tymi deskami widziałem jego twarz. Dałem mu znak ręką, że widzę go i że po niego przyjdę. I wyprowadzili nas. Wróciłem po paru godzinach, ale za drzwiami nie było nikogo. Wiesz, widziałem tylu ludzi idących na plac i przedtem i potem, ale tylko przed tym dwojgiem chciałbym się wytłumaczyć. Miałem się nimi opiekować i powiedziałem im, że przyjdę. I oni do ostatnich chwil czekali na mnie, a ja przyszedłem za późno. Co było z łączniczką, która jeździła do Piotrkowa, do getta? Nic. Kiedyś w drodze powrotnej złapali ją Ukraińcy i chcieli zastrzelić, ale nasi ludzie zdołali wetknąć im jakieś pieniądze. Ukraińcy postawili ją nad grobem, strzelili ślepymi nabojami, ona udała, że pada, a potem nadal woziła do Piotrkowa te gazetki. Gazetki odbieraliśmy na powielaczu. Powielacz mieliśmy na wałowej i któregoś dnia trzeba go było przenieść, ale spotkaliśmy po drodze kilku żydowskich policjantów. My mamy na plecach maszynę, a oni nas otaczają i chcą prowadzić na umszak plac. Dowodził nimi pewien adwokat, który przedtem zachowywał się bez zarzutu. Nikogo nie bił i nie widział, jak się uciekało. Wyrwaliśmy się, potem mówią kolegom: popatrzcie, co to jednak za świnia. Oni tłumaczyli mi, że pewnie się załamał i myślał, że to już koniec i dla nas, i dla niego. To samo mi mówił jego kolega, kiedy jechaliśmy do Niemiec zeznawać jako świadkowie. Po wojnie nie zamieniłem z tamtym jednego słowa. Jego kolega mówi: jaki to ma sens pamiętać dzisiaj o tamtym? Faktycznie, jaki to ma sens? Pamiętać? Parę dni po zastrzeleniu Werkszuca i masakrze w kwietniu szliśmy ulicą. Antek, Anielewicz i ja. A tu na placu Muranowskim widzimy ludzi. Było ciepło, był słoneczny dzień i ludzie wyszli z piwnic na słońce. Boże, powiedziałem, jak oni mogli wyjść? Po co oni chodzą? A Antek mówi do mnie, jak on ich nienawidzi, chciałby, żeby siedzieli w ciemności. Bo ja już byłem przyzwyczajony do tego, że ludzie mają prawo wychodzić tylko w nocy. Kiedy wychodzą w dzień, kiedy ich widać, to znaczy, że zaraz zginą. Antek, pamiętam, pierwszy powiedział wtedy na posiedzeniu komendy, że Niemcy podpalą getto.
Zastanawialiśmy się jeszcze, co robić, jak zginąć. Czy rzucać się na mury, czy dać się na Cytadeli zastrzelić, czy podpalić getto i spłonąć razem z nim. I Antek powiedział, a jeśli oni sami nas podpalą? Powiedzieliśmy, nie pleć z głupstw, przecież nie spalą miasta. I drugiego dnia powstania rzeczywiście podpalili. Byliśmy wtedy w schronie i wpadł ktoś z przeraźliwym krzykiem, że się pali. Wybuchła panika. Koniec, już po nas. Wtedy właśnie musiałem dać temu chłopakowi w mordę, żeby się uspokoił. Weszliśmy na podwórko, podpalili nas ze wszystkich stron, ale getto centralne, na szczęście, jeszcze się nie paliło. Tylko nasz teren, fabryka szczotek. Powiedziałem, że musimy się przebić przez ogień. Ania, ta przyjaciółka Adama, która się wydostała z pawiaka, powiedziała, że nie pobiegnie, bo musi zostać z matką. Zostawiliśmy ją i rzuciliśmy się przez podwórza. Dobrnęliśmy do muru na Franciszkańskiej, w murze był wyłom, ale oświetlał go reflektor. Ludzie znów zaczęli histeryzować, że nie pójdą, że w tym świecie wystrzelają nas co do jednego. Krzyknąłem, jak nie, to zostajecie sami. I zostali, z sześciu chyba. A Zygmunt strzelił w reflektor z jedynego karabinu, jaki mieliśmy i udało nam się szybko przeskoczyć. To był ten Zygmunt, który powiedział, że ja przeżyję, a on nie i żebym odnalazł jego córkę w klasztorze. Podoba ci się ten numer z reflektorem? Ja wiem, to jest w lepszym stylu niż śmierć w piwnicy. Więcej godności ma się skacząc przez mur niż dusząc w ciemnościach, prawda? Istotnie. To mogę ci jeszcze o czymś w tym stylu opowiedzieć. Przed powstaniem, jak zaczęła się akcja w małym getcie, ktoś mi powiedział, że zabrali Abrasza Bluma. To był niezwykle mądry człowiek, nasz przywódca jeszcze sprzed wojny, więc poszedłem zobaczyć, co się z nim dzieje. Widziałem ludzi ustawionych czwórkami wzdłuż ciepłej, a po obu stronach co 5-10 rzędów stali Ukraińcy. Ulica była zamknięta kordonem. Musiałem wejść głębiej i zobaczyć, gdzie jest Blum, ale z tyłu, za plecami Ukraińców, nie należało przechodzić. Tam, gdzie stał tłum, też nie, bo mogliby mnie zgarnąć. Więc poszedłem między Ukraińcami i tłumem, tak, że wszyscy mnie widzieli. Szedłem szybkim, energicznym krokiem, jakby miał prawo tak iść. I wiesz, nikt mnie nawet nie zaczepił. Odnoszę wrażenie, że ty sam bardzo lubisz takie historie o szybkim, energicznym kroku i o strzelaniu w reflektor, że wolisz je od opowiadania o piwnicach. Nie, myślę, że wolisz. Opowiedziałem ci tę historię z Ukraińcami z całkiem innego powodu. Bo kiedy wróciłem wieczorem do domu, to na schodach stała Stasia, która miała długie, grube warkocze i płakała. Czego płaczesz? Zapytałem ją. Bo myślałam, że cię zabrali. No i już, to wszystko. Wszyscy byli zajęci jakimiś swoimi ważnymi sprawami, a Stasia cały dzień czekała, aż wrócę. Straciliśmy wątek przy reflektorze, choć prawdę mówiąc nie jestem pewna, czy w ogóle istnieje tu jakiś wątek. To niedobrze? Dlaczego? Dobrze, przecież nie piszemy historii. Piszemy o pamiętaniu, ale niech będzie ten reflektor. Zygmunt go zgasił, szybko przebiegliście. Czekaj, a co z dzieckiem Zygmunta, które było w Zamościu w klasztorze? Z Elżunią? Odnalazłem ją zaraz po wojnie. Gdzie jest? Nie ma jej. Wyjechała do Ameryki. Jacyś bogaci ludzie zaadoptowali ją i bardzo kochali. Elżunia była piękna i mądra, a potem popełniła samobójstwo. Dlaczego? Nie wiem. Kiedy byłem w Ameryce, poszedłem do tych rodziców. Pokazali mi jej pokój. Niczego w nim nie zmienili od jej śmierci. Ale nadal nie wiem, dlaczego to zrobiła. Wszystkie historie o ludziach, które opowiadasz, prawie wszystkie, kończą się śmiercią. Tak? Bo to są tamte historie. Te, które ci opowiadam o pacjentach, kończą się przecież życiem. Zygmunt, ojciec Elżuni, strzelił w reflektor. Przeskoczyliśmy przez mur i wybiegliśmy do getta centralnego na Franciszkańską. Na podwórku stał Blum, którego w tamtej akcji jednak nie zgarnęli. I Geppner. Ten, któremu wyszabrowałem czerwony sweter z walizki. Z prawdziwej, puszystej włóczki. Piękny sweter. Wiem, Tosia przesłała ci niedawno z Australii dokładnie taki sam. A o Geppnerze czytałam wiersz. Pieśń o kupcu żelaza Abrahamie Geppnerze. Mowa jest między innymi o tym, że przyjaciele z aryjskiej strony prosili go, by wyszedł. A on odmówił i został w getcie do końca. Zauważyłeś, jak często powtarza się w opowiadaniach o getcie ten motyw szansy wyjścia i decyzji zostania? Korczak, Geppner, wy... Może dlatego, że dokonanie wyboru między życiem a śmiercią jest ostatnią szansą zachowania godności? Blum mówił nam, na tym podwórku na Franciszkańskiej, że był wypad grupy AK na mur przy ulicy Bonifraterskiej, ale się nie udał i że Anielewicz jest załamany, że nie ma broni i że na nic już nie możemy liczyć. Powiedziałem, no dobrze, dobrze, tylko nie stójmy tak. Spytali, to gdzie iść? Było nas 30 paru. I Geppner, i Blum, i wszyscy czekali na jakieś rozkazy, a ja sam nie miałem pojęcia, gdzie iść. Zeszliśmy na razie do piwnic, a wieczorem Adam postanowił wrócić po Anię. Prosił, żebym dał mu oddział. Zapytałem, kto pójdzie. Dwóch czy trzech się zgłosiło.
Poszli i opowiedzieli potem, że schron z Anią i matką jest już zasypany, a sześciu chłopaków, którzy nie chcieli z nami iść i zostali przy reflektorze, też nie żyje. Chcesz może zapytać, czy czuję wyrzuty sumienia, że im pozwoliłem zostać? Nie chcę. Nie czuję. Nie. Ale jest mi przez cały czas przykro. A na drugi dzień spotkałem wszystkich. Anielewicza, Celinę, Jurka Wilnera. Poszliśmy do ich schronu. Te dziewczyny, te dwie prostytutki zrobiły nam coś do jedzenia. A Guta częstowała papierosami. Był to spokojny, dobry dzień. Jak myślisz, czy o takich rzeczach można opowiadać ludziom? Nie wiem, o czym myślisz. O tych chłopcach, tych, których zostawiłem na podwórku. Czy o takich rzeczach lekarz powinien opowiadać ludziom? Przecież w medycynie liczy się każde życie. Każda najmniejsza szansa uratowania życia. Czy nie moglibyśmy pomówić o jakimś reflektorze, skoku przez mur, o czymś w tym rodzaju? Przecież to wszystko było na przemian. Gdzieś się biegło, a potem ktoś ginął, potem znowu się biegło, potem Adam wystawił z piwnicy głowę i po murku zaczął się toczyć granat. Szepnąłem: Adam, granat! I ten granat wybuchł mu na głowie. Potem wyskoczyłem z piwnicy, na podwórku stali Niemcy, ale ja miałem dwa pistolety. Wiesz, na tych dwóch paskach na krzyż strzeliłem. Z obu trafiłeś? Ale skąd? Żadnego, ale mogłem dopaść do domu, tam ci lecieli za mną, więc wbiegłem na dach. Takie historie są dobre? Pierwszorzędne. Uważasz, że ładniej jest biegać po dachach, niż siedzieć w piwnicy? Wolę, jak biegasz po dachach. Wtedy nie widziałem różnicy, ale ją zobaczyłem później, w Powstaniu Warszawskim, kiedy wszystko już się działo w dzień, w słońcu, w przestrzeni bez muru. Mogliśmy tam nacierać, cofać się, biec. Niemcy strzelali, ale i ja strzelałem. Miałem swój karabin, miałem biało-czerwoną opaskę, byli inni ludzie z biało-czerwonymi opaskami, dookoła wielu ludzi. Słuchaj, jaka wspaniała, jaka komfortowa była to walka. Wracamy na dach? Przebiegłem nim do drugiego budynku, wszystko w tym czerwonym swetrze, a czerwony sweter na dachu to doskonały cel. Na szczęście pod słońce trudno było trafić. W tym drugim budynku, na piątym piętrze, leżał chłopak na wielkim worku z sucharami. Zatrzymałem się u chłopaka. Dał mi suchara, potem jeszcze jednego mi dał, ale więcej już nie chciał dawać. Było południe, o jakiejś szóstej chłopak umarł i miałem cały worek z sucharami dla siebie. Niestety z workiem trudno skakać. Znowu musiałem wyskoczyć i kiedy wydostałem się na podwórko, leżało tam pięciu zabitych chłopców. Jeden z nich nazywał się Stasiek. Rankiem tego dnia prosił mnie o adres po tamtej stronie, a ja mu powiedziałem: jeszcze nie czas, jeszcze za wcześnie, bo nie miałem adresu po tamtej stronie. A on mówił: przecież już koniec, daj mi ten adres, proszę cię. Ale ja nie miałem adresu, zatem potem wyskoczył na podwórze i teraz go odnalazłem. Trzeba było tych chłopaków pochować. Wykopaliśmy grób w podwórzu na Franciszkańskiej 30. To jest straszna praca wykopać grób dla pięciu ludzi. Pochowaliśmy ich, a że był to 1 maja, więc cichutko odśpiewaliśmy nad ich grobem pierwszą zwrotkę międzynarodówki. Wierzysz w to? Przecież trzeba było mieć zupełnie źle w głowie, żeby śpiewać na podwórku na Franciszkańskiej. Potem zdobyliśmy gdzieś cukier i piliśmy ocukrzoną wodę. Akurat miałem w oddziale paru zbuntowanych, którzy uważali, że ich krzywdzę i za mało broni dają, więc urządzili mi strajk głodowy. Odmówili wypicia wody. Wiesz, co było najgorsze? Że coraz więcej ludzi czekało na moje rozkazy. Jak zakończyłeś strajk? Strajk głodowy w getcie, o Boże. Normalnie, zmusiło się ich do wypicia wody. Nie wiesz, jak się ludzi zmusza w czasie wojny? Więc coraz więcej starszych ode mnie i bardziej doświadczonych ludzi pytało mnie, co robić. A ja tego nie wiedziałem i czułem się zupełnie samotny. Przez cały dzień, który przeleżałem z tym umierającym chłopakiem na sucharach, to tylko chodziło mi po głowie. 6 maja przyszedł do nas Anielewicz z Mirą. Mieliśmy odbyć jakąś naradę, ale nie było już o czym mówić, więc on się położył spać, ja się położyłem spać. Nazajutrz mówię: zostańcie, co będziecie wracali. Ale on chciał iść. Odprowadziliśmy ich, a na drugi dzień, 8, poszliśmy do ich bunkra na Miłą 18. Była już noc. Wołamy. Nikt się nie odzywa. W końcu jakiś chłopak mówi: nie ma ich. Popełnili samobójstwo. Zostało jeszcze parę osób i te dwie dziewczyny, te prostytutki. Zebraliśmy ich i jak tylko wróciliśmy, okazało się, że jest już Kazik z aryjskiej strony z kanalarzami i że będziemy wychodzić. Dwie dziewczyny spytały, czy też mogą wyjść. Powiedziałem: nie. Przewodników z kanałów dał nam Jóźwiak, Witold z AL. Prowadzili nas do wylotu przy Prostej. Czekaliśmy tam noc i dzień. I jeszcze noc i 10 maja o 10 otworzyła się klapa. Już był samochód i nasi ludzie i krzaczek od Witolda. Dookoła stał tłum. Ludzie patrzyli na nas w przerażeniu. Byliśmy czarni, brudni, z bronią. Panowało zupełne milczenie i wychodziliśmy w takie oślepiające majowe światło. Andrzej Wajda chciałby zrobić film o getcie. Mówi, że wykorzystałby archiwalne zdjęcia, ale Edelman powinien sam opowiedzieć o wszystkim do kamery.
Opowiadałby w miejscach, gdzie to się działo. Na przykład przy bunkrze na Myje 18. Dzisiaj leżał tam śnieg i chłopcy zjeżdżali z góry na sankach. Albo u wejścia na Umschlagplatz, przy bramie. Bramy już nie ma zresztą. Stary mur rozwalono, budując osiedle mieszkaniowe. Teraz stoją tam wysokie, szare bloki. Dokładnie wzdłuż rampy kolejowej. W jednym z nich mieszka moja koleżanka Anna Strońska. Mówię jej, że pod oknami, od strony kuchni, stały ostatnie wagony pociągu, bo lokomotywa była tam, gdzie to pole. Strońska, która choruje na serce, blednie. Słuchaj, powiada, ale ja byłam zawsze dobra dla nich. Oni mi krzywdy nie zrobią, co? Jasne, że nie, mówię. Jeszcze będą czuwali nad tobą, zobaczysz. Tak myślisz? Pyta Strońska i trochę się odpręża. Więc przy porządkowaniu osiedla rozwalono stary mur, ale zaraz postawiono w tym miejscu kawałek nowej, z białej, zdrowej cegły. Umieszczono pamiątkowe tablice i świeczniki, zawieszono zielone skrzyneczki na kwiaty, dookoła zasiano trawę. Wszystko jest porządne, schludne i nowe, a na zaduszki i Jom Kippur palą się znicze. Albo, opowiadałby przy pomniku, 19 kwietnia w rocznicę zajechałyby jak zwykle autokary z zagranicznymi gośćmi i wysiadałyby z nich panie w wiosennych kostiumach i panowie z aparatami. Dookoła skwerku siedziałyby na ławkach stare kobiety z wózkami, przyglądając się autokarom i delegacjom zakładów pracy gotowym do składania wieńców. W naszej piwnicy, mówiłaby któraś z kobiet, to jedna siedziała pod węglem i trzeba jej było jedzenie przez okienko na ulicy podawać. Zdarzyć się mogło zresztą, że ta, której podawało jedzenie, stałaby teraz w wiosennym kostiumie, dowieziona autokarem wycieczkowym. Potem rozległyby się werble i ruszyłyby delegacje z wieńcami. Po delegacjach zaczęliby podchodzić jacyś prywatni ludzie z małymi bukiecikami albo jednym jedynym żonkilem w ręku. Po wszystkim zaś, po kwiatach i werblach, wszedłby nagle z tłumu stary człowiek z siwą brodą i zacząłby mówić kadysz. Stałby u stóp pomnika pod płonącymi zniczami, zawodziłby łamiącym się głosem modlitwę. Lament za zmarłych. Za 6 milionów zmarłych. Taki samotny, stary człowiek z brodą w długim, czarnym palcie. Tłum by się przemieszał. Marek, wołałby ktoś. Jak się masz? Marysiu, jakaś ty ciągle młoda. Odpowiadałby z radością, bo to byłaby Marysia Sawicka, która przed wojną biegała na 800 metrów w skrze, razem z siostrą Michała Klepfisza, a potem ukrywała u siebie tę siostrę biegaczkę i żonę i córkę Michała. Córka i żona przeżyły, a Michał, który został na Bonifraterskiej, na tym strychu, gdzie zasłonił karabin maszynowy, żeby mogli przejść, ma na cmentarzu żydowskim symboliczny grób z napisem Inżynier Michał Klepfisz. 17 kwietnia 1913, 20 kwietnia 1943. I to byłoby kolejne miejsce do filmowania. Obok jest grób Jurka Błonesa, jego 20-letniej siostry Guty i ich 12-letniego brata Luśka. I jeszcze Feigele Goldstein, która to była, nie pamięta jej twarzy nawet. I Zygmunta Friedricha, ojca Elżuni, który powiedział mu pierwszego dnia, ty przeżyjesz, więc żebyś pamiętał, w zamościu, w klasztorze. To już nie jest grób symboliczny. Po wyjściu z kanału pojechali do Zielonki, gdzie była przygotowana kryjówka, ale 10 minut później przyszli Niemcy. Pochowano ich w Zielonce, pod płotem, więc łatwo było po wojnie znaleźć ciała. Tych, którzy leżą kilkadziesiąt metrów dalej, w głębi alei, przywieziono po wojnie znad Bugu. Po wyjściu z kanału mieli się kierować na wschód, przeprawić przez rzekę i dotrzeć do partyzantów, ale otworzono do nich ogień, kiedy byli pośrodku rzeki. Z kanału wyszli na prostej. Klapa nagle otworzyła się i Krzaczek krzyknął z góry wychodzić, ale brakowało 8 ludzi. Edelman kazał im odejść do szerszego kanału, bo czekając noc i dzień i znowu noc pod zatrzaśniętą klapą dusili się i zaczęli umierać od wody z fekaliami i od metanu. Teraz Edelman kazał zawołać ich, ale nikt się nie ruszył. Nikt nie chciał odejść od włazu, bo już klapa była otwarta, już było powietrze i światło i słyszeli głosy ludzi, którzy na nich czekali. Wtedy Edelman rozkazał Szlamkowi i Szusterowi biec po tamtych i Szlamek pobiegł. Na górze dowodzili wszystkim Krzaczek i Kazik, którzy wołali, żeby jechać i że jeszcze będzie drugi samochód. I mimo, że Celina wyciągnęła rewolwer i krzyczała czekać, bo strzelam, ciężarówka ruszyła. Wyjście z kanałów zorganizował Kazik. Miał wtedy 19 lat i to, co zrobił, było naprawdę nadzwyczajne. Tyle, że teraz dzwoni czasami z miasta odległego o 3000 km i mówi, że jest wszystkiemu winien, bo nie zmusił Krzaczka do czekania. Na co Edelman odpowiada, że nic podobnego, że Kazik zachował się wspaniale
i że odpowiada tylko on sam, bo to on kazał tamtym odejść spod władzy. Z kolei Kazik, wszystko z tego odległego 3000 km miasta, mówi: daj spokój, przecież winni są Niemcy. I dodaje: co to jest, że od tamtej pory nikt nie pyta mnie nigdy o tych, którzy przeżyli. Zawsze pytają tylko o zmarłych. Władz, który znajduje się na Prostej, na osiedlu za żelazną bramą, też, ma się rozumieć, nadawałby się do sfilmowania. W samym końcu alei, gdzie kończą się groby, a zaczyna się coś w rodzaju pola, płaskiego, porośniętego wysoką trawą i ciągnącego się w kierunku Powązkowskiej, aż do muru, nie ma już żadnych tablic. Tutaj chowano wszystkich, którzy zmarli jeszcze przed likwidacją getta, z głodu, na tyfus, z wycieńczenia na ulicy, w opuszczonych mieszkaniach. Co rano pracownicy Towarzystwa Wieczność wychodzili z ręcznymi wózkami, zbierali z ulic ciała i układali stosami na wózkach, jedne na drugich, następnie przecinali jezdnię na Okopowej, wyjeżdżali na cmentarz, który był po aryjskiej stronie i szli tędy, aleją, do muru. Grzebano najpierw pod murem, przesuwając się stopniowo, w miarę napływu ciał, w głąb cmentarza, aż zajęto całe pole. Nad grobami Michała Klepfisza, Abraszy Bluma i tych z Zielonki stoi pomnik. Wyprostowany mężczyzna z karabinem w jednej i granatem w drugiej, w zniesionej ręce. U pasa ma ładownicę, u boku torbę z mapami, a przez pierś rzemień. Żaden z nich nigdy tak nie wyglądał. Nie mieli karabinów, ładownic ani map. Poza tym byli czarni i brudni, ale na pomniku jest tak, jak pewnie być powinno. Na pomniku jest jasno i pięknie. Koło Abraszy Bluma leży jego żona, Luba, ta, która prowadziła w getcie szkołę pielęgniarek. Dla swojej szkoły Luba Blumowa dostała 5 numerków na życie, a uczennic było 60, więc powiedziała: dostaną te, które mają najlepsze stopnie z pielęgniarstwa. I kazała im odpowiedzieć na pytanie, jak wygląda opieka pielęgniarska w pierwszych dniach świeżego zawału serca. Uczennice, które odpowiedziały najlepiej, dostały numerki. Po wojnie Luba Blumowa prowadziła dom dziecka. Do tego domu przywożono dzieci odnalezione w szafach, klasztorach, skrzyniach na węgiel i grobowcach cmentarnych. Te dzieci następnie golono do gołej skóry, ubierano w unrowskie rzeczy, uczono gry na fortepianie i że nie należy przy jedzeniu mlaskać. Jedna z dziewczynek urodziła się po tym, jak jej matkę zgwałcili Niemcy, więc dzieci nazywały ją Szwabką. Druga była całkiem łysa, bo włosy jej wyszły z braku witamin, a trzecią, która ukrywała się na wsi, pani wychowawczyni musiała kilkakrotnie prosić, żeby nie opowiadała nikomu, co chłopi robili z nią na strychu, bo dobrze wychowane panienki o takich rzeczach w towarzystwie nie opowiadają. Luba Blumowa, która w getcie pilnowała, żeby uczennice szkoły pielęgniarskiej miały czepki czyściutkie i sztywno nakrochmalone, a w domu dziecka przypominała, że trzeba odpowiadać grzecznie i pełnymi zdaniami wszystkim panom pytającym, jak zginął tatuś, ponieważ panowie ci wrócą do Ameryki i będą przysyłali paczki, dużo paczek z sukienkami i chałwą, a więc Luba Blumowa leży w głównej, uporządkowanej alei. Kiedy zboczyć w głąb cmentarza, plątanina gałęzi, zwalone kolumny, zarośnięte groby, tablice 1800-1930, obywatel Pragi, doktor praw, nieutulona w żalu, ślady świata, który widocznie istniał kiedyś naprawdę. W bocznej alejce inżynier Adam Czerniaków, prezes getta warszawskiego, zmarł 23 lipca 1942. I fragment wiersza Norwida kończący się słowami: więc mniejsza o to, w jakiej spoczniesz urnie, bo grób twój jeszcze odemkną powtórnie, inaczej głosić będą twe zasługi. Tylko o to mamy do niego pretensję, że uczynił swoją śmierć własną, prywatną sprawą. Pogrzeb. Idzie uporządkowaną, uczęszczaną aleją. Dużo ludzi, wieńców, szarf. Od koła emerytów, od rady zakładowej. Jakiś starszy pan podchodzi do każdego z obecnych i pyta dyskretnie szeptem: przepraszam, czy pan jest może Żydem? Idzie dalej. Przepraszam, czy pan musi mieć 10 Żydów, żeby zmówić kadysz nad trumną i naliczył 7? W takim tłumie? Sama pani widzi. Pytam każdego i ciągle wychodzi mi 7. I trzyma zagięte skrupulatnie palce. 7 na całym cmentarzu. Nie można nawet zmówić kadysz. Żydzi są na umszlak placu, w tym mieszkaniu Strońskiej, na rampie. Brodaci w chałatach, jarmułkach, niektórzy w czapach otoczonych rudym lisem, dwóch nawet w maciejówkach. Tłumy, dosłownie tłumy Żydów. Na półkach, stolikach, nad tapczanem, wzdłuż ścian. Moja koleżanka Anna Strońska zbiera sztukę ludową, a ludowi artyści chętnie odtwarzają przedwojennych sąsiadów. Strońska przywozi swoich Żydów zewsząd, z całej Polski, z Przemyśla, gdzie jej sprzedają najtaniej i najładniejsze rzeczy, bo ojciec jej był przed wojną starostą, z Kieleczczyzny, ale najcenniejsi są ci z Krakowa.
W drugi dzień wielkanocny, przed kościołem Norbertanek na Salwatorze, odbywa się odpust i tylko jeszcze tam można znaleźć Żydów w czarnych hałatach i białych atłasowych tałesach, z tefilim na głowie. Wszystko uszyte porządnie, przepisowo, jak powinno być. Stoją grupami. Jedni rozmawiając z ożywieniem, gestykulując, obok ktoś czytał gazetę, ale tamci widać rozmawiali głośno, bo podniósł nad niej wzrok i się przysłuchuje. Paru się modli. Dwaj w rudych hałatach. Zaśmiewają się z czegoś do rozpuku. Przechodzi obok starszy pan z laską i małą walizką. Czy nie lekarz? Wszyscy są zajęci czymś. Zaaferowani. Bo to są tamci Żydzi. Sprzed wszystkiego. Przyprowadziłem więc do Strońskiej Edelmana, żeby sobie popatrzył na tamtych normalnych Żydów. A kiedy już mamy wyjść, Strońska mówi, że sąsiadka, która mieszka parę domów stąd, na Miłej, opowiedziała jej dziwny sen. Sen sąsiadki jest zawsze taki sam, od dnia, w którym się wprowadziła do nowego mieszkania. Właściwie nie wiadomo na pewno, czy jest to sen, bo jej się śni, że nie śpi i że leży w swoim pokoju, który wcale nie jest jej pokojem. Stoją w nim stare meble, jest wielki kaflowy piec, okno w ślepej ścianie. Ponieważ co noc jest tutaj, przyzwyczaiła się już do sprzętów i zaczyna rozpoznawać drobiazgi pozostawione w fotelach i na kredensie. Czasami wydaje jej się, że za drzwiami pokoju ktoś jest. Wrażenie czyjejś obecności w mieszkaniu bywa tak silne, że wstaje z łóżka i sprawdza, czy nie zakradał się złodziej. Ale nie, nikogo nie ma. Którejś nocy znowu widzi siebie w tym swoim, nie swoim pokoju. Wszystko na zwykłym miejscu. Piec, bibeloty na kredensie i naraz otwierają się drzwi i do pokoju wchodzi młoda dziewczyna, Żydówka. Zbliża się do łóżka. Staje. Przyglądają się sobie uważnie. Żadna nie mówi nic, ale dokładnie wiadomo, co chcą powiedzieć. Dziewczyna patrzy. Aha, więc to pani tutaj. A tamta zaczyna się usprawiedliwiać, że nowy dom, że dali jej to mieszkanie. Dziewczyna robi uspokajający gest. Ale wszystko w porządku. Chciała po prostu zobaczyć, kto tutaj jest teraz. Zwykła ciekawość. Po czym zbliża się do okna, otwiera je i wyskakuje z czwartego piętra na ulicę. Od tego dnia sen się nie powtórzył i zniknęło poczucie czyjejś obecności. No i w takich właśnie i w wielu innych jeszcze miejscach mógłby Wajda kręcić swój film. Ale Edelman oświadcza, że nie będzie mówił niczego do kamery. Mógł to wszystko opowiedzieć jeden raz. I już opowiedział. Dlaczego zostałeś lekarzem? Bo musiałem nadal robić to, co wtedy robiłem. Co robiłem w getcie. W getcie za 40 tysięcy ludzi. Tyle było w kwietniu 1943 roku. Podjęliśmy decyzję. Postanowiliśmy, że nie pójdę dobrowolnie na śmierć. Jako lekarz mogłem odpowiadać za życie przynajmniej jednego człowieka, więc zostałem lekarzem. Chciałbyś, żebym tak odpowiedział, prawda? To by zabrzmiało dobrze. Ale wcale tak nie było. Było tak, że skończyła się wojna. Wojna. Dla wszystkich wygrana. Ale dla mnie to była przegrana wojna i wciąż mi się zdawało, że jeszcze coś muszę zrobić. Gdzieś iść. Że ktoś na mnie czeka i trzeba go ratować. Gnało mnie z miasta do miasta i z kraju do kraju. Ale jak przyjeżdżałem, okazywało się, że nikt nie czeka i nie ma już komu pomóc i nie ma nic do zrobienia. Wróciłem. Mówili mi, i ty chcesz patrzeć na te mury, na bruki, na puste ulice? A ja wiedziałem, że muszę tutaj być, żeby na to patrzeć. Wróciłem więc, położyłem się na łóżku i tak zostałem. Spałem. Przesypiałem dnie i tygodnie. Od czasu do czasu budzili mnie i mówili, że przecież coś muszę z sobą zrobić. Przyszła mi na myśl ekonomia. Już nie pamiętam nawet dlaczego. Wreszcie Ala zapisała mnie na medycynę. Więc poszedłem uczyć się medycyny. Ala była już wtedy moją żoną. Poznałem ją, kiedy przyszła z patrolem zorganizowanym przez doktora Świtala z AK, żeby nas wyprowadzić z bunkra na Żoliborzu. Zostaliśmy tam na Promyka po powstaniu warszawskim, m.in. Antek, Celina, Tosia Goliborska, ja. I w listopadzie przysłano po nas ten patrol. Ulica Promyka jest tuż nad Wisłą. Była to jeszcze linia frontu, wszystko zaminowane, więc Ala zdjęła pantofle i przeszła przez pole minowe boso, bo myślała, że tak pójdzie po minach boso, to nie wybuchną. Ala zapisała mnie na medycynę. Zacząłem tam chodzić, ale mnie to nic a nic nie interesowało. Kiedy wracaliśmy do domu, znowu kładłem się na łóżku. Wszyscy się pilnie uczyli, a ponieważ ja leżałem twarzą do ściany, zaczęli mi rysować na tej ścianie różne rzeczy, żeby chociaż coś zapamiętał. To żołądek mi rysowali, to serce, bardzo starannie zresztą, z komorami, przedsionkami, aortą. Trwało to ze 2 lata. Przez ten czas sadzano mnie od czasu do czasu w jakimś prezydium. Już byłeś na statusie bohatera? Coś w tym rodzaju. Albo mówili, niech pan opowie, jak było. Ale ja byłem raczej powściągliwy i w tych prezydiach wypadałem słabo. Czy wiesz, co najlepiej z tego okresu pamiętam? Śmierć Mikołaja, tego, który był członkiem Żegoty, Rady Pomocy Żydom, jako przedstawiciel naszego podziemia.
Mikołaj chorował i umarł. Umarł, rozumiesz? Zwyczajnie w szpitalu na łóżku. Pierwszy ze znanych mi ludzi umarł, a nie został zabity. Dzień wcześniej odwiedziłem go w szpitalu, a on powiedział: Panie Marku, gdyby coś się ze mną miało stać, to tu, pod poduszką, mam zeszyt i wszystko wyliczone co do grosza. Mogą kiedyś jeszcze o to zapytać, więc niech pan pamięta, że saldo się zgadza, a nawet została reszta. Czy wiesz, co to było? To był gruby zeszyt w czarnej okładce, w którym on przez całą wojnę zapisywał, na co wydajemy dolary. Te, które ze zrzutów dostaliśmy na broń. Jeszcze kilkadziesiąt zostało i też były w tym zeszycie. Czy wręczyłeś resztę i zeszyt tym przywódcom związkowym w Ameryce, którzy cię wzruszeni gościli? Wiesz, że w ogóle nie zabrałem go ze szpitala. Opowiedziałem o nim Antkowi i Celinie i pamiętam, strasznie żeśmy się z tej historii śmiali. Z zeszytu i że Mikołaj tak jakoś dziwnie umiera, leżąc w czystej pościeli na łóżku. Dosłownie pękaliśmy ze śmiechu, aż Celina musiała nam przypomnieć, że przecież to nie wypada. Czy przestali ci w końcu rysować serce na ścianie? Tak. Któregoś dnia wpadłem na wykład, pewnie żeby tylko indeks podpisać. I usłyszałem, że profesor mówi, kiedy lekarz wie, jak wygląda oko chorego, jak wygląda skóra, jak język, to powinien wiedzieć, co temu choremu jest. Spodobało mi się to. Pomyślałem, że choroba człowieka jest rozsypaną łamigłówką i jak się ją dobrze złoży, to się wie, co jest w człowieku, w środku. Od tej pory zająłem się medycyną, a dalej już może być to, od czego chciałeś zacząć, a co zrozumiałem znacznie, znacznie później. Że jako lekarz mogę nadal odpowiadać za życie ludzkie. Dlaczego właściwie musisz odpowiadać za życie ludzkie? Pewnie dlatego, że wszystko inne wydaje mi się mniej ważne. Może chodzi o to, że miałeś wtedy 20 lat. Jak się przeżywa najważniejsze chwile życia w wieku lat 20, to później dość trudno o równie sensowne zajęcie. W klinice, w której potem pracowałem, była wielka palma. Stawałem czasem pod nią i widziałem sale, na których leżeli moi pacjenci. To były dawne czasy, kiedy nie mieliśmy dzisiejszych lekarstw, ani zabiegów, ani aparatów i większości ludzi w owych salach skazana była na śmierć. Moje zadanie polegało na tym, żeby możliwie najwięcej pośród nich ocalić. I uprzytomniłem sobie kiedyś pod palmą, że właściwie to jest to samo zdanie, co tam, na Umschlagplatzu. Wtedy też stałem przy bramie i wyciągałem jednostki z tłumu skazanych. I tak stoisz przy tej bramie przez całe życie? Właściwie tak. A kiedy nic już nie mogłem zrobić, pozostaje mi jedno. Zapewnić im komfortową śmierć. Żeby nie wiedzieli, nie cierpieli, nie bali się. Żeby się nie poniżali. Trzeba dać im taki sposób umierania, żeby nie zamieniali się w tamtych. W tych z trzeciego piętra na Umschlagplatzu. Mówiono mi, że kiedy leczysz przypadki banalne i niegroźne, robisz to niejako z obowiązku. Ożywiasz się nieprawdziwie, kiedy zaczyna się gra. Kiedy zaczyna się wyścig ze śmiercią. Na tym polega przecież moja rola. Pan Bóg już nie chce zgasić świeczkę, a ja muszę szybko osłonić płomień, wykorzystując jego chwilową nieuwagę. Niech się pali choć trochę dłużej, niż on by sobie życzył. To jest ważne. On nie jest za bardzo sprawiedliwy. To jest również przyjemne, bo jeżeli się coś uda, to bądź co bądź jego wywiodło się w pole. Wyścig z Panem Bogiem? Cóż to za pycha? Wiesz, kiedy człowiek odprowadza innych ludzi do wagonów, to może mieć z nim później parę spraw do załatwienia. A wszyscy przychodzili koło mnie, bo stałem przy bramie od pierwszego do ostatniego dnia. Wszyscy. 400 tysięcy ludzi przeszło koło mnie. Oczywiście, każde życie kończy się tym samym, ale chodzi o odreczenie wyroku. O 8, 10, 15 lat. To wcale nie jest mało. Kiedy córka Tenenbaumowej przeżyła dzięki numerkowi 3 miesiące, uważałem, że to dużo, bo przez te 3 miesiące zdążyła się dowiedzieć, czym jest miłość. A dziewczynki, które leczyliśmy na stenozy i na zastawki, zdążyły dorosnąć i kochać się, i urodzić dzieci, więc o ileż więcej zdążyły niż córka Tenenbaumowej. Miałem 9-letnią dziewczynkę, Urszulę, ze zwężeniem zastawki dwudzielnej płuc. Odpluwała różową, pienistą plwociną i dusiła się. Ale wtedy nie operowaliśmy jeszcze dzieci. Dopiero zaczynano operować w Polsce wady serca, ale ona już umierała, więc zadzwoniłem do profesora, że mała zaraz się udusi. Przyleciał po 2 godzinach samolotem i jeszcze tego samego dnia ją zoperował. Szybko się poprawiła, później wyszła ze szpitala, skończyła szkołę. Czasem przychodzi do nas, to z mężem, to rozwiedziona, ładna, wysoka, czarna. Przytem szpecił ją trochę zez, ale załatwiliśmy operację u bardzo dobrego okulisty i oczy już też ma w porządku. Potem mieliśmy Teresę z wadą serca, obrzękłą jak beczułka, umierającą. Jak tylko zeszły jej obrzęki, powiedziała: proszę wypisać mnie do domu.
a przez cały czas nikt z domu do niej nie przychodził. Poszedłem tam. Był to pokój na zapleczu sklepu, z betonową podłogą. Mieszkała z chorą matką i dwiema młodszymi siostrami. Powiedziała, że musi już iść, bo trzeba się tymi siostrami zająć. Miała wtedy 10 lat. I poszła. Urodziła później dziecko, po porodzie znów trzeba ją było wyciągać z obrzęku płuc, ale jak tylko mogła oddychać, powiedziała, że nie musi już iść, że musi już iść dziecka pilnować. Czasami do nas przychodzi i mówi, że ma wszystko, co chciała mieć. Dom, dziecko, męża, a najważniejsze mówi, że wyszła z tego pokoiku za sklepem. Potem mieliśmy Grażynę z domu dziecka, której ojciec alkoholik zmarł w szpitalu dla psychicznie chorych, a matka na gruźlicę. Mówiłem jej, że nie powinna rodzić, ale urodziła i wróciła do nas z niedomogą krążenia. Jest coraz słabsza, już nie może pracować, już nie może tego dziecka wziąć na ręce, ale chodzi z nim na spacery z wózkiem, dumna, że ma dziecko jak każda normalna kobieta. Mąż bardzo ją kocha i nie zgadza się na zabieg, a my nie mamy odwagi nalegać i Grażyna gaśnie nam powolutku. Może źle ci opowiadam, ale już ich teraz nie pamiętam dokładnie. To dziwne. Kiedy są, kiedy jest z nimi źle, kiedy im trzeba pomóc, stają się najbliżsi na świecie i wiesz o nich wszystko. Wiesz, że mają kamienną podłogę, ojciec pije, a matka jest chora psychicznie, że w szkole są kłopoty z matematyką, a ten mąż wcale się dla niej nie nadaje. A na studiach jest właśnie sesja egzaminacyjna, więc trzeba wziąć taksówkę i posłać ją na egzamin razem z pielęgniarką i lekarstwami. Wiesz także wszystko o jej sercu, że ma za wąskie ujście w zastawce albo za szerokie. Jak za wąskie to jest nie do krwienia, a jak za szerokie to krew zalega i nie wypływa na obwód. Patrzysz na nią, kiedy jest taka ładna, wątła, z różową cerą, to znaczy, że krew zalega na obwodzie i nastąpiło rozszerzenie drobnych naczyń podskórnych. A jak jest blada i tętnią jej naczynia na szyi, to ma za szerokie ujście aortalne. Wszystko o nich wiesz i są ci najbliżsi przez te parę dni śmiertelnego niebezpieczeństwa. Ale potem poprawiają się, wychodzą do domu, zapominasz ich twarze, przywożą kogoś nowego i już tylko ten ktoś jest najważniejszy. Parę dni temu przywieźli 70-letnią staruszkę z niedomogą. Profesor zoperował ją. Była to naprawdę ryzykowna operacja. W ostrej niedomodze krążenia. Zasypiając modliła się. Panie Boże, mówiła, pobłogosław ręce pana profesora i myśli lekarzy z Pirogowa. Lekarze z Pirogowa, to właśnie my. Ja i Aga Żuchowska. No powiedz, komu poza moją pacjentką, staruszką przyszłoby do głowy modlić się o moje myśli? Czy nie najwyższy czas już na odrobinę porządku? Ludzie przecież będą oczekiwać od nas jakichś liczb, dat, danych o ilości wojsk i stanie uzbrojenia. Ludzie są bardzo przywiązani do powagi faktów historycznych i do chronologii. Na przykład, powstańców jest 220, Niemców 2090. Niemcy mają lotnictwo, artylerię, pojazdy pancerne, miotacze min, 82 karabiny maszynowe, 135 pistoletów maszynowych i 1358 karabinów. Na jednego powstańca, według relacji zastępcy komendanta powstania, przypada jeden rewolwer, 5 granatów i 5 butelek zapalających. Na każdy teren 3 karabiny. W całym getcie są 2 miny i 1 automatyczny pistolet. Niemcy wkraczają 19 kwietnia o 4. Pierwsze walki. Plac Muranowski. Zamenhofa, Gęsia. O 2 po południu Niemcy się wycofują, nie wyprowadziwszy na umszlak plac ani jednego człowieka. Myśmy wtedy jeszcze uważali to za bardzo ważne, że tego dnia nikogo nie wywieźli. Uważaliśmy to nawet za zwycięstwo. 20 kwietnia. Do południa Niemców nie ma. Przez całe 24 godziny nie ma w getcie ani jednego Niemca. Wracają o 2. Podchodzą pod teren fabryki szczotek. Próbują otworzyć bramę. Wybucha mina. Wycofują się. To jest jedna z tych 2 min, które są w getcie. Druga na Nowolipiu nie wybuchła. Wdzierają się na strych. Michał Kletwisz zasłania sobą niemiecki automat. Grupa się przebija. Radiostacja Świt nadaje potem wiadomość, że Michał padł na polu chwały i odczytują rozkaz Sikorskiego o odznaczeniu go krzyżem Virtuti Militari 5 klasy. Teraz jest scena z 3 oficerami SS. Z białymi kokardami i opuszczonym automatem proponują zawieszenie broni i wycofanie rannych. Powstańcy strzelają do oficerów, ale nie trafiają żadnego. W książce amerykańskiego pisarza, Johna Herseya, The Wall, jest ta scena opisana bardzo dokładnie. Felix, jeden z wyimaginowanych bohaterów, opowiadał o niej z zakłopotaniem. Drzemie w nim jeszcze, pisze autor, tak typowa dla zachodnioeuropejskiej tradycji tęsknota za regułami gry wojennej i przestrzeganiem zasad fair play w śmiertelnej walce. Strzelił do SS-manów Zygmunt. Mieli tylko jeden karabin, a Zygmunt strzelał najlepiej, bo zdążył przed wojną odsłużyć wojsko. Edelman, widząc zbliżających się oficerów z białymi kokardami, powiedział: strzelaj. I Zygmunt strzelił.
Edelman jest jedynym żyjącym człowiekiem spośród tych, którzy uczestniczyli w owej scenie. W każdym razie, którzy uczestniczyli po stronie powstańców. Pytam, czy odczuwał zakłopotanie, naruszając tak typowe dla zachodnioeuropejskiej tradycji reguły wojennego fair play. Mówi, że nie odczuwał zakłopotania, ponieważ trzej Niemcy to byli dokładnie ci sami, co wywieźli już do Treblinki 400 tysięcy ludzi. Tyle tylko, że przyczepili sobie białe kokardy. Strub wspomniał w swoim raporcie o tych parlamentariuszach i o bandytach, którzy do nich otworzyli ogień. Wkrótce po wojnie zobaczył Struba. Prokuratura i komisja do badania zbrodni hitlerowskich prosiły go, żeby w konfrontacji ze Strubem ustalić jakieś szczegóły. Czy tu był mur, czy tam była brama, takie detale topograficzne. Siedzieli za stołem, prokurator, przedstawiciel komisji i on. I do pokoju wprowadzono wysokiego mężczyznę, starannie ogolonego w wyczyszczonych butach. Stanął przed nami na baczność. Ja też wstałem. Prokurator powiedział Strubowi, kim jestem. Strub wyprężył się, stuknął obcasami i zwrócił głowę w moją stronę. To się w wojsku nazywa oddawać honory wojskowe, czy coś w tym rodzaju. Zapytano mnie, czy widziałem, jak zabijał ludzi. Powiedziałem, że nigdy na oczy nie widziałem tego człowieka. Oglądam go po raz pierwszy. Potem pytano mnie, czy możliwe, że w tym miejscu była brama, a stamtąd szły czołgi, bo Strub tak zeznaje i to im się z czymś nie zgadza. Powiedziałem, możliwe, że w tym miejscu była brama, a stamtąd szły czołgi. Było mi przykro. Ten człowiek stał przede mną na baczność, bez pasa i miał już jeden wyrok śmierci. Jakie to miało znaczenie, gdzie był mur, a gdzie brama? Chciałem jak najszybciej wyjść z tego pokoju. Odchodzą parlamentariusze. Zygmunt, niestety, chybił. Wieczorem wszyscy schodzą do piwnic. W nocy przybiega chłopiec z krzykiem, że się pali. Wybucha panika. Przepraszam. Przybiega chłopiec z krzykiem. To nie jest poważna historyczna relacja. Podobnie jak fakt, że w piwnicy po okrzyku chłopca kilka tysięcy ludzi zrywa się w panice. Wzbija się piach, świece od tego gasną i chłopca trzeba szybko przywołać do porządku. To zanadto szczegółowe na historię. Po chwili ludzie uspokajają się. Widzę, że ktoś tu rządzi. Ludzie zawsze powinni myśleć, że ktoś tutaj rządzi. A więc Niemcy zaczynają podpalać getto. Rejon fabryki szczotek stoi już w płomieniach. Trzeba się przedrzeć przez płomienie do getta centralnego. Kiedy pali się dom, to najpierw wypalają się podłogi, a potem spadają z góry płonące belki, ale między jedną belką a drugą mija kilka minut i wtedy właśnie należy przebiec. Jest potwornie gorąco, aż topi się rozsypane szkło i asfalt pod nogami. Biegną między tymi spadającymi belkami przez płomienie. Mur. Wyłom w murze. Przy nim reflektor. My nie pójdziemy. To zostańcie. Strzał w reflektor. Biegną. Podwórko. Sześciu chłopców. Strzały. Biegną. Pięciu chłopców. Grób. Stasiek. Adam. Międzynarodówka. Jeszcze coś. Tego samego dnia, kiedy wykopano grób i cichutko odśpiewano pierwszą zwrotkę, trzeba było przedostać się piwnicami do drugiego domu. Czterech ludzi poszło wybić przejście, a na górze stali Niemcy i wrzucali granaty do piwnicy. Zaczął się przedostawać dym, czad, więc kazał natychmiast zasypać otwór. W otworze jeszcze był jeden z chłopaków, ale ludzie zaczynali się dusić, więc nie można już było na niego czekać. I oto mamy ścisłą chronologię. Teraz wiemy już, że najpierw zginął Michał Klepfisz, potem tych sześciu chłopców, a potem Stasiek, a potem Adam, a potem chłopiec, którego trzeba było zasypać. I jeszcze kilkaset osób ze schronu, ale to już nieco później, kiedy paliło się całe getto i wszyscy przenieśli się do piwnic. Było tam gorąco, jakaś kobieta wypuściła na chwilę dziecko na powietrze. Niemcy dali mu cukierka, zapytali, a gdzie twoja mamusia? Dziecko zaprowadziło ich i Niemcy wysadzili cały schron. Kilkaset osób. Mówiliśmy potem, trzeba było tego dzieciaka, jak tylko wyszedł, zastrzelić. Ale to też by nic nie pomogło, bo Niemcy mieli aparaty podsłuchowe i wykrywali nimi ludzi w piwnicach. No i to jest właśnie chronologia wydarzeń. Porządek historyczny okazuje się tylko porządkiem umierania. Historia powstaje po drugiej stronie murów. Tam, gdzie pisze się raporty, wysyła w świat meldunki radiowe i żąda się od świata pomocy. Każdy specjalista zna dzisiaj teksty depesz i noty rządów. Ale kto wie o chłopcu, którego trzeba było zasypać, bo do piwnicy przedostawał się czad? Kto dzisiaj wie o chłopcu? Te meldunki o getcie pisze po aryjskiej stronie Wacław. Na przykład komunikat numer 3 WAC A przez 9, 21 kwietnia. Żydowska organizacja bojowa kierująca walką getta warszawskiego odrzuciła ultimatum niemieckie złożenia broni we wtorek do godziny 10 rano. Niemcy wprowadzili do walki artylerię polową, czołgi i oddziały pancerne. Oblężenia getta i walki żydowskich bojowców to niemal jedyny temat rozmów milionowego miasta. Przedtem Wacław nadawał wiadomości o akcji likwidacyjnej getta.
I to od niego właśnie świat dowiedział się o istnieniu Umsztadtplatzu, transportach, komorach gazowych i o Treblince. Wacław, Henryk Woliński, wymieniony w każdej książce, w każdym opracowaniu naukowym na temat getta, kierował referatem żydowskim w głównej komendzie AK. Pośredniczył między Żobem i główną komendą. Między innymi przekazał dowódcy AK pierwszą deklarację o utworzeniu Żobu, a Jurkowi Wilnerowi rozkaz generała Grota Roweckiego podporządkowujący Żob Armii Krajowej. Skontaktował Żydów z generałem Monterem i oficerami, którzy później dostarczali im broni i uczyli posługiwać się nią. Najczęściej uczył ich Zbigniew Lewandowski, Szyna, zastępca dowódcy warszawskiego KEDYW-u i szef Biura Badań Technicznych AK. Opowiada, że na lekcje przychodziły z getta tylko dwie osoby, kobieta i mężczyzna, co z początku martwiło go, ale okazało się, że mężczyzna był chemikiem, orientował się szybko i instrukcje Szyny przekazywał kolegom w getcie. Oprócz instrukcji otrzymali jeszcze chloram potasu i sami dostawali do tego kwas siarkowy, benzynę, papier, cukier i klej. I robili butelki zapalające. Koktajle Mołotowa? Upewniam się, ale docent Lewandowski się obrusza. Nawet porównania nie ma. Nasze butelki były finezyjne, delikatne, obłożone tym chloranem i oblepione papierem. I punkty zapłonowe miały na obwodzie całej powierzchni. Naprawdę, finezyjna, elegancka rzecz. Najnowsza zdobycz Biura Badań Technicznych AK. Wszystko w ogóle, co Żobowi dawaliśmy, mówi Szyna. I butelki, i ludzi, i broń były najlepsze ze wszystkiego, co mogliśmy wtedy dać. Docent Lewandowski do dzisiaj nie zna nazwiska mężczyzny, który przychodził na Marszałkowską 62. Parter oficyna na lewo. Był to wysoki, szczupły szatyn. Mówi, nie z tych bojowych pistoletów, tylko cichy i spokojny. Ale, dodaje docent, w szczególnie niebezpiecznych akcjach wcale nie pistolety były najlepsze, tylko ci niepozorni. Człowiek, którego pan uczył, nazywał się Michał Klepfisz, mówią docentowi. Razem ze Stanisławem Herbstem Wacław opisał przebieg pierwszej wielkiej akcji likwidacyjnej w getcie i raport w postaci mikrofilmu Kurier przewiózł przez Paryż i Lizbonę. Na Boże Narodzenie 1942 roku, tuż przed Wigilią, generał Sikorski potwierdził odbiór raportu. Jurek Wilner, przedstawiciel Żobu po aryjskiej stronie, codziennie przynosił z getta wiadomości, dzięki czemu meldunki były aktualne i nadawano je do Londynu na bieżąco. Na przykład, nastrój obłędnej paniki. Od 6:30 zaczyna się akcja. Każdy jest przygotowany na to, że go mogą zabrać o każdej porze z każdego miejsca. Ostatnia faza likwidacji zaczęła się w niedzielę. Tego dnia wszyscy Żydzi obowiązani byli stawić się o godzinie 10 przed siedzibą gminy. Tutaj rozpoczęto wydawanie numerków na życie, które każdy obowiązany jest nosić na piersi. Są to żółte kartki z ręcznie wypisanym numerem, zaopatrzone pieczęcią gminy i podpisem. Numerki są bezimienne. W ubiegłym tygodniu na Umsztadtplatzu płacono za kilogram chleba 1000 złotych za jednego papierosa, 3 złote. Seweryn Majdę, gdy przybyli po niego żandarmi, ciężką popielnicą cisnął celnie w głowę jednego z nich. Majdego oczywiście rozstrzelano. Jest to jedyny znany wypadek celowej samoobrony. Podróżni przejeżdżający przez Treblinkę stwierdzają, że na tej stacji pociągi się nie zatrzymują. I tak codziennie. Wilner przynosi z getta informacje, Wacław sporządza raporty, radiotelegrafiści przekazują je do Londynu, a radio londyńskie, wbrew dotychczasowym zwyczajom, nie nadaje w swoich audycjach żadnych wiadomości na ten temat. Radiotelegrafiści na polecenie swych szefów pytają o powód, ale BBC nadal milczy. Dopiero po miesiącu daje w serwisie informacyjnym pierwszą wiadomość o 10 tysiącach codziennie i o Umsztadtplatzu, bowiem jak się okazało później, Londyn przez cały czas nie wierzył w raporty Wacława. Myśleliśmy, żeście przesadzili trochę w propagandzie antyniemieckiej, wyjaśniali, kiedy mieli już potwierdzenie z własnych źródeł. Więc Jurek Wilner przynosił z getta, poza wiadomościami, także i teksty depesz, jak na przykład tę do Kongresu Żydowskiego w USA, kończącą się słowami: bracia, resztki Żydów w Polsce żyją w przeświadczeniu, że w najstraszniejszych dniach naszej historii wy nie udzieliliście nam pomocy. Odezwijcie się. Jest to nasz ostatni do was apel. W kwietniu 1943 roku Wacław wręcza Antkowi z komendy Żobu rozkaz generała Montera, witający zbrojny czyn Żydów warszawskich. A później zawiadamia, że AK będzie forsować mury getta do Monii Fraterskiej i od Powązek.
Wacław nie wie do dziś, czy ta ostatnia wiadomość w ogóle do getta dotarła, ale chyba tak, bo przecież Anielewicz mówił coś o spodziewanym ataku. Nawet posłali tam chłopca, który nie doszedł. Spali go na Miłej, przez cały dzień słychać było jego krzyk. A chwila, w której Anielewicz dostał wiadomość, to była ta jedyna chwila, gdy odzyskał nadzieję, choć przecież od razu mówili mu, że nic z tego nie może wyjść, że się tam nikt nie przedostanie. Na Miłej krzyczał płonący chłopiec, a po drugiej stronie muru, na jezdni, leżeli dwaj chłopcy, którzy mieli umieścić 50 kilo wybuchowego ładunku na murze getta. Zbigniew Młynarski, pseudonim Kret, mówi, że to było właśnie fatalne. To, że od razu zginęli ci dwaj i nie było już komu przedrzeć się z ładunkiem do muru. Ulica była pusta. Niemcy strzelali do nas ze wszystkich stron. Karabin maszynowy z dachu szpitala, który przedtem ostrzeliwał getto, teraz zaczął strzelać do nas. Za nami, na placu Krasińskich, stała kompania SS, więc Pszenny odpalił minę, która miała wysadzić mur. Wybuchła na ulicy i rozszarpała ciała tych dwóch naszych chłopców i zaczęliśmy się wycofywać. Dziś, mówi pan Młynarski, wiem jak należało zrobić. Trzeba było wejść do getta, odpalić ładunek od wewnątrz, a nasi ludzie powinni czekać po drugiej stronie i wyprowadzić powstańców. Tylko, jak to dobrze pomyśleć, ilu by wyszło? Kilkunastu, nie więcej. I czy oni w ogóle chcieliby wyjść? Dla nich, mówi pan Młynarski. To miało aspekt prestiżowy. Późno, ale zrobili na końcu ten akt bolesny. I dobrze zrobili, bo ten honor przynajmniej uratował Żydom. Uratowali Żydom. Dokładnie to samo mówił Henryk Grabowski, w którego mieszkaniu Jurek Wilner chował broń i który później wyciągnął Jurka z gestapo. Ci ludzie wcale nie chcieli żyć i należy im zaliczyć na plus, że mieli ten zdrowy rozsądek i chcieli zginąć w walce. Bo i tak śmierć, to lepiej umrzeć z bronią niż w sposób pogardliwy. Pan Grabowski sam to zrozumiał, że lepiej zginąć w walce, kiedy go zatrzymano pod gettem, jak wychodził z paczką od mordki. Przepraszam, poprawia się pan Henryk. Od Mordecheja trzeba dać uszanowanie stopniowi i funkcji. Gdy go postawili pod murem, a lufę miał przed sobą, o tak, na wysokości tego kryształu w serwantce, pomyślał wtedy, żeby choć ugryźć tego Szwaba, żeby mu chociaż te oczy wyjąć. Na szczęście był wśród nich granatowy policjant, pan Wisłocki, któremu powiedział: dobrze, panie Wisłocki, niech pan robi swoje, ale wiedz pan, że ja nie jestem sam, więc żeby pan potem nie miał jakichś nieprzyjemności z tego powodu. I pan Wisłocki zrozumiał zaraz i go puścili. Mordkę znał pan Grabowski od lat, sprzed wojny jeszcze. To przecież chłopak od nas, z dołu, z Powiśla. W jednej ferajnie byliśmy na rozróbkę, na skoki, na mordobicie z chłopcami z Woli albo z Górnego Mokotowa, to zawsze razem się szło. Taka sama bieda była u Anielewiczowej, jak u Grabowskiej. Tamta sprzedawała ryby, a ta pieczywo. Jak 10 chlebów, 40 kajzerek i trochę włoszczyzny poszło przez dzień, to wszystko. Już wtedy na Powiślu widać było, że Mordka potrafi się bić. To też pan Grabowski nawet się nie zdziwił, kiedy spotkał go w getcie już jako Mordechaja. No odwrót. Wydało mu się to całkiem naturalne. Któż ma być komendantem, jak nie człowiek od nich z Powiśla? Mordechaj mówił mu wtedy, co ma powiedzieć chłopcom w Wilnie. Żeby gromadzili pieniądze, broń i zdrową, zdecydowaną młodzież. Pan Grabowski był przed wojną harcerzem. Wszystkich jego kolegów z grupy starszoharcerskiej rozstrzelano w Palmirach, wszystkich 50, a on przeżył i dostał teraz od swoich władz harcerskich polecenie wyjazdu do Wilna i organizowania Żydów do walki. W kolonii wileńskiej poznał pan Grabowski Jurka Wilnera. W kolonii był klasztor dominikanek, którego przełożona ukrywała u siebie kilkoro Żydów. Powiedziałam moim siostrom zakonnym: pamiętajcie, że Chrystus mówił, nie ma większej miłości do Boga, jak wtedy, kiedy się daje życie swoje za przyjacioły swoje. I one to zrozumiały. Jurek Wilner był ulubieńcem matki przełożonej. Blondyn z niebieskimi oczami. Przypomniał jej wywiezionego do niewoli brata. Rozmawiali więc często. Ona mu mówiła o Bogu, on jej o Marksie. A kiedy wyjeżdżał do Warszawy, do getta, z którego miał już nie wrócić, pozostawił jej najcenniejszą rzecz, jaką posiadał. Zeszyt z wierszami. Zapisywał w nim to, co najbardziej lubił i co wydawało mu się ważne. Zeszyt w brązowej ceratowej okładce z pożółkłymi kartkami zapisanymi ręką Jurka, to ona wymyśliła mu polskie imię, przełożona zachowała do dzisiaj. Dużo przeszła ta książka. Wizytę gestapo, obóz, więzienie. Chciałabym przed śmiercią oddać ją w jakieś godne ręce. Zeszytu Jurka Wilnera. Nie patrz. Nie. Nie patrz. Nie. Co na przedzie, co przed tobą.
Buty, w górę, w dół, w górę, w dół. Ludzie, opętani ich widokiem. Ano, nie masz na wojnie wytchnienia. Spróbuj. Myśl. O czymś dawnym, o czymś innym. O mój Boże. Ustrzeż rozum od szaleństwa. Buty. W górę, w dół. Nie masz na wojnie wytchnienia. My możemy znieść głód, chłód, pragnienie i znużenie. Ale nie ten widok nieustanny. Buty. W górę, w dół. Ano, nie masz na wojnie wytchnienia. A więc Jurka poznał pan Grabowski w kolonii. Kiedy Jurek przyjechał do Warszawy, zamieszkał u pana Grabowskiego na podchorążych. Wszyscy Żydzi z Wilna przebywający do Warszawy zatrzymywali się najpierw u pana Grabowskiego, a on od razu szedł z nimi na targ, żeby kupić coś stosownego do ubrania. Modne wtedy były narciarki, takie czapeczki z małym daszkiem, ale im było w nich niedobrze, bo jakoś dziwnie podkreślały nos, więc mówił cyklistówki, tak, kapelusze tak, ale narciarek w żadnym razie. Korygował też ich zachowanie, nawet chłód, żeby się poruszali bez żydowskiego akcentu. Pan Grabowski poczynił wtedy interesujące spostrzeżenie. Im kto bardziej się bał, tym był brzydszy, bo rysy mu się jakoś skrzywiały. Ci natomiast, co się nie bali, jak Wilner, Anielewicz, to były chłopaki naprawdę przystojne i ta twarz zaraz im się inaczej układała. Jako przedstawiciel żobu po aryjskiej stronie, pan Grabowski dowiedział się później, już po wojnie, o tej misji. W tamtych czasach człowiek wolał rozumieć jak najmniej, żeby się nie wygadać w czasie przesłuchania. Jurek kontaktował się z Wacławem i oficerami. Kiedy zaś nie mógł wszystkich paczek zabrać do getta, zostawiał je u pana Grabowskiego albo u karmelitanek bosych na Wolskiej. A to rewolwery, a to noże, a to trochę trotylu. Karmelitanki nie miały jeszcze tak surowej klauzury jak dziś i wolno im było ukazywać twarz obcym, więc Jurek, zmęczony dźwiganiem worków, odpoczywał u nich na polowym łóżku, za parawanikiem, w rozmównicy. W tej samej rozmównicy siedzę po jednej stronie czarnej, żelaznej kraty, a matka przełożona w niszy w półmroku po drugiej i mówimy o tych transportach broni dla getta, które przez blisko rok przechodziły przez ich klasztor. Czy miały jakiś rozterek? Matka przełożona nie rozumie. W końcu w takim miejscu broń? Chodzi pani o to, że broń służy do zabijania ludzi? Pyta matka przełożona. Nie, jakoś nie pomyślała o tym. Myślała tylko, że jak już Jurek zrobił użytek z tej broni i jak nastanie jego ostatnia godzina, to byłoby dobrze, gdyby zdążył uczynić akt skruchy i pojednać się z Bogiem. Nawet prosiła, żeby jej to przyrzekł. I teraz pyta mnie, jak myślę, czy pamiętał o obietnicy, kiedy strzelił do siebie w bunkrze na Miłej 18. Gdy Jurek i jego koledzy zrobili już z broni użytek, niebo w tej części miasta stało się całkiem czerwone i jego odblask sięgał aż sieni klasztornej. Dlatego tutaj właśnie, a nie w kaplicy, zbierały się codziennie wieczorem karmelitanki bose i czytały psalmy. Nas dla ciebie mordują na każdy dzień, poczytani jesteśmy jako owce na rzeź. Powstań, czemu śpisz, panie? I ona prosiła Boga, żeby Jurek Wilner przyjął swoją śmierć bez lęku. Tak więc Jurek gromadził broń, a pan Grabowski ze swej strony energicznie pomagał mu w uzupełnianiu zakupów. Raz zdobył paręset kilo saletry i węgla drzewnego do materiałów wybuchowych. Kupił to u Stefana Oskroby, właściciela drogerii na placu Narutowicza. A kiedy indziej 20 deko cyjanku, potasu, który Żydzi chcieli mieć na wypadek aresztowania. Cyjanek to były małe, szaro-niebieskie kostki i pan Henryk wypróbował je najpierw na kocie. Zeskrobał trochę i posypał kiełbasę. Kot natychmiast zdechł. Więc pan Henryk już spokojnie dał kostki Wilnerowi. Bowiem pan Henryk, jako właściciel budki ze słoniną i mięsem, miał swoją kupiecką ambicję i nie mógł sprzedać przyjacielowi złego towaru. Heniek Słoniniarz, bo taki pseudonim miał pan Grabowski, i Jurek Wilner przyjaźnili się bardzo. Kiedy spali na jednym sienniku, w łóżku spała żona pana Henryka z córeczką, a pod łóżkiem leżały paczki tych noży i granatów. Rozmawiali sobie o wszystkim. Że zimno, że chce się jeść, że mordują i że trzeba będzie nadstawić głowę. Jeśli chodzi zaś o intelekt w ogóle, wspomina pan Henryk, to Jurek miał umysł filozoficzny, więc często rozmawialiśmy, po co to wszystko i takie ogólnoludzkie spojrzenie miał na życie. Z zeszytu Jurka Wilnera. A za dzień już się nie spotkamy, a za tydzień już nie pozdrowimy się, a za miesiąc...
już się zapomnimy, a za rok już się nie poznamy, a dziś krzykiem noc nad czarną rzeką podważyłem jakby trumny wieko. Słuchaj, ratuj mnie, słuchaj, kocham cię, słyszysz, już za daleko. W pierwszych dniach marca 1943 roku Jurka Wilnera aresztowało gestapo. Rankiem tego dnia, mówi mecenas Woliński, byłem u niego na wspólnej, a o drugiej Niemcy obstawili dom i wzięli go z dokumentami i bronią. Mieliśmy takie niepisane prawo, że gdy ktoś wpadnie, musi milczeć przynajmniej przez 3 dni. Potem jeśli się załamie, nie będzie do niego pretensji. Jurek Wilner był torturowany przez miesiąc i nie wydał nic. Ani kontaktów, ani adresów, choć znał ich dużo i po aryjskiej stronie. Uciekł cudem w końcu marca, ale wrócił do getta i już się nie nadawał do żadnej pracy. Stopy miał poodbijane i nie mógł chodzić. Cudowną ucieczką, o której mówił mecenas Woliński, zorganizował przyjacielowi Heniek Słoniniarz. Dowiedział się, że Jurek jest w obozie na Grochowie. Zakradł się przez bagna, wyciągnął go i zabrał do siebie do domu. Jurek miał podbijane paznokcie, nerki i stopy. Torturowano go codziennie i któregoś dnia przyłączył się do grupy przeznaczonej na rozwałkę, w nadziei, że szybciej z nim skończą. Okazało się, że grupę zawieziono do pracy na Grochów i tam odnalazł go Grabowski. Kurowali go wszyscy. Pan Grabowski, jego matka, jego żona smarowali mu czymś te paznokcie, które odchodziły od rąk i dawali proszki, po których sikał na niebiesko i wreszcie Jurek przyszedł do sił i powiedział, że chce wracać do getta. Pan Grabowski powiedział: Jurek, po co ci to? Ja cię wywiezę na wieś. A Jurek, że musi wracać. A pan Grabowski, że dobrze go schowa i nikt do końca wojny go nie znajdzie. A Jurek, że musi wracać. Nie pożegnali się. Kiedy koledzy przyszli do Jurka, pana Henia nie było w domu. Kiedy wybuchło powstanie w getcie, pan Henryk od razu zrozumiał, że to jest Jurka koniec. Że z tej awantury to już on na pewno nie wyjdzie. Nie z awantury właściwie, a z tej tragedii, która zaistniała. Rzeczywiście, Jurek nie wyszedł. Z jednego z ostatnich meldunków w Żobu można się dowiedzieć, że to on właśnie dał sygnał do samobójstwa 8 maja 1943 roku w bunkrze na Miłej 18. Wobec beznadziejnego położenia, by nie wpaść żywcem w ręce Niemców, Arje Wilner wezwał bojowców do popełnienia samobójstwa. Jako pierwszy Lutek Rotblat zastrzelił naprzód swą matkę, a potem siebie. W schronie znalazła śmierć większość członków organizacji bojowej z jej komendantem Mordechajem Anielewiczem na czele. Po wojnie pan Henryk najpierw miał warsztat samochodowy, potem taksówkę, a potem pracował w transporcie jako pracownik umysłowy w pionie technicznym. Nieraz rozmyślał o tym, czy dobrze zrobił, że pozwolił Jurkowi odejść. Na tej wsi na pewno by się podleczył, wzmocnił, ale znów jakby przeżył, to może by miał pretensję do mnie, na pewno miałby pretensję, że żyje i byłoby jeszcze gorzej. Zeszytu Jurka Wilnera. A więc jeszcze raz troszeczkę, że też mi zawsze ktoś popsuje, stryczek odetnie. Wczoraj już czułem śmierć w kościach, już wieczność miałem kompletnie w wewnętrznościach. Podają mi łyżeczkę życia. Nie chcę już, nie chcę tego picia. Pozwólcie, że zwymiotuję. Wiem, że życie to garnek pełny, że świat jest dobry i zdrowy, ale mnie życie w krew nie wchodzi, mnie tylko uderza do głowy. Innych żywi, ale mnie szkodzi. Napisałem do niego do getta list, mówi Wacław, mecenas Woliński. Nie pamiętam już, co pisałem, ale były to czułe słowa, takie, które się tak trudno pisze. Bolałem nad jego śmiercią bardzo. Bolałem nad śmiercią każdego z tych ludzi, takich szanownych, takich bohaterskich, takich polskich. Po Jurku Wilnerze wysłannikiem Żobu po aryjskiej stronie został Antek, Itzhak Zuckerman. To był bardzo miły i dzielny człowiek, mówi pan Woliński. Tylko miał okropny zwyczaj. Zawsze nosił ze sobą torbę granatów. Trochę mnie to w rozmowie peszyło, bo bałem się, że wybuchną. Jedna z pierwszych depesz, które wysłał do Londynu Wacław, dotyczyła pieniędzy. Potrzebne były jego żydowskim podopiecznym na broń. I najpierw przyszło $5000 ze zrzutów. Dałem je Mikołajowi z bundu, a tu przylatuje do mnie Borowski, syjonista, na skargę. Panie Wacławie, mówi, on zabrał wszystko i nic mi nie chce dać. Niech pan mu coś powie. Ale Mikołaj już dał te pieniądze Edelmanowi, a Edelman Tosi, a Tosia schowała je pod szczotkę do froterowania i jak się mieli wkrótce przekonać, był to doskonały pomysł, bo podczas rewizji całe mieszkanie przetrząsnęli, a nikomu nie przyszło do głowy szukać pod froterką. Za te pieniądze kupiono po aryjskiej stronie broń.
Tosia wykupiła później Wacława z gestapo. Ktoś dał jej znać, że go aresztowali, więc pomyślała zaraz, kto wie, czy nie da się czegoś załatwić perskim dywanem. I rzeczywiście, dzięki dywanowi Wacława wyciągnięto. Bo też, mówi Tosia, to był naprawdę piękny dywan. Z tych beżowych, gładkich persów ze szlakiem dookoła i medalionem po środku. Tosia, dr Teodozja Goliborska, ostatnia z lekarzy prowadzących w getcie badanie nad głodem, przyjechała na parę dni z Australii, więc u mecenasa Wolińskiego jest dzisiaj dużo ludzi i panuje towarzyskie ożywienie i gwar. I wszyscy prześcigają się w opowiadaniu różnych zabawnych historii. Na przykład, jakie kłopoty miał Wacław z tymi ludźmi z Żobu, którzy za szybko likwidowali agentów. Bo najpierw powinien być wyrok, a potem wykonanie, a oni przychodzą i mówią, panie Wacławie, myśmy go już sprzątali. I co robić? Musiałem pisać do komórki strzelającej, żeby ten formalny wyrok jakoś załatwić. A z dużym zrzutem co było? Przyszło 120 tysięcy dolarów. Chwileczkę, mówi Edelman. Co tam było 120 tysięcy? Bo myśmy dostali połowę. Panie Marku, mówi Wacław, dostaliście wszystko i kupiliście sobie pistolety. Te 50? Nie, skąd? 50 pistoletów nie kupiliście, tylko dostaliście od nas, od AK. A zresztą nie, bo jeden poszedł do Częstochowy i ten Żyd z niego wystrzelił. Pamięta pan? A 20 poszło do Poniatowej. I tak gawędzą sobie. To się jeszcze wspomniała, czerwony sweter. Wspomina czerwony sweter, w którym Marek latał po dachach i mówi, że to była prawdziwa szmata w porównaniu ze swetrem, który mu z Australii wyślę. A kiedy już wracamy do domu, Delman odwraca się i nagle mówi, to nie trwało miesiąc, to było parę dni, tydzień najwyżej. Chodzi o Jurka Wilnera, że wytrzymał tydzień, a nie miesiąc tortur na gestapo. No nie, chwileczkę. Wacław mówił o miesiącu, pan Grabowski o 2 tygodniach. Dokładnie pamiętam, że był tam tydzień. Zaczyna to być irytujące. Jeśli Wacław mówił, że miesiąc, to chyba wiedział, co mówi. Bo i cóż się okazuje teraz? Że nam wszystkim bardzo zależy na tym, by Jurek Wilner jak najdłużej wytrzymał tortury na gestapo. To jednak jest duża różnica. Milczeć przez tydzień czy przez miesiąc. Naprawdę bardzo chcielibyśmy, żeby Jurek, Arje Wilner, milczał przez cały miesiąc. No dobrze, mówi. Antek chce, żeby nas było 500. Literat S chce, żeby ryby farbowała matka, a wy chcecie, żeby siedział miesiąc, więc niech będzie miesiąc, przecież to już nie ma żadnego znaczenia. To samo jest ze sztandarami. Wisiały nad gettem od pierwszych dni powstania. Biało-czerwony sztandar i niebiesko-biały. Budziły po aryjskiej stronie wzruszenie, a Niemcy z największym trudem i triumfem zdjęli je jak zdobyczne trofea. Mówi, że jeżeli były sztandary, to nie kto inny, tylko jego ludzie musieli je powiesić, a oni nie wieszali sztandarów. Chętnie by je powiesili, gdyby mieli trochę czerwonej, białej i niebieskiej tkaniny, ale jej nie mieli. Więc pewnie kto inny powiesił, wszystko jedno kto, tak? Mówi. Bardzo możliwe, tylko on w ogóle nie widział żadnych sztandarów. Dopiero po wojnie dowiedział się, że były. To niemożliwe, przecież wszyscy ludzie je widzieli. No, skoro wszyscy ludzie widzieli, to na pewno były sztandary. A zresztą, mówi, jakie to ma znaczenie? Ważne jest, że ludzie widzieli. To właśnie najgorsze, że on się na wszystko w końcu zgadza. I już nawet nie ma sensu przekonywać go. Jakie to ma dzisiaj znaczenie? Mówi i zgadza się. Musimy jeszcze coś dopisać, powiada. Dlaczego żyje? Kiedy wszedł pierwszy żołnierz oswobodziciel, zatrzymał go i zapytał, jesteś Żydem? To jakim sposobem żyjesz? Zabrzmiało to podejrzliwie. Może wydał kogoś, może zabierał komuś chleb, więc powinnam go teraz zapytać, czy przypadkiem nie przeżył na czyjś koszt. A skoro nie, to dlaczego właściwie przeżył? Wtedy on spróbuje się wytłumaczyć. Opowie na przykład, jak szedł na Nowolipki pod 7, gdzie był ich lokal, by kogoś zawiadomić, że Inka, lekarka szpitala na Leśnie, leży nieprzytomna w pustym mieszkaniu naprzeciwko. Kiedy szpital przeniesiono na Umschlagplatz, Inka podała dzieciom truciznę. Sama połknęła fiolkę luminalu, włożyła nocną koszulę i położyła się do łóżka. On ją znalazł, przeniósł w różowej nocnej koszuli przez ulicę do domu, z którego już wygarnęli wszystkich i chciał teraz powiedzieć, że trzeba ją będzie zabrać stamtąd, jeżeli przeżyje. Poprzez jezdnię na Nowolipkach ciągnął się mur. Dalej była aryjska strona. Za tego muru wychylił się nagle SS-man i zaczął strzelać. Strzelił kilkanaście razy i za każdym razem o jakieś 0,5 metra w bok od niego na prawo. Może miał astygmatyzm, to jest błąd w widzeniu, który można skorygować szkłami, ale Niemiec miał widocznie nieskorygowany astygmatyzm i nie trafił. I to wszystko? Pytam. To, że Niemiec nie nosił właściwych szkieł? Więc jest jeszcze jedna historia o Mietku Dąbie. Zabrakło któregoś dnia
do kontyngentu, do tych 10 000 na Umschlagplatz, trochę ludzi i Edelmana zgarnęli z ulicy na wóz, na platformę, którą wożono wszystkich na stawki. Była zaprzężona w dwa konie. Obok woźnicy siedział żydowski policjant, a z tyłu Niemiec. Mieli Nowolipki, gdzie kiedy zobaczył, że ulicą idzie Mietek Dąb. Był w PPS. Skierowano go do służby w policji. Mieszkał na Nowolipkach i właśnie wracał z pracy do domu. Krzyknął: Mietek, złapali mnie! A Mietek podbiegł, powiedział policjantowi, że to jego brat i pozwolili mu zeskoczyć. Poszli wtedy do Mietka do domu. Był tam jego ojciec, maleńki, chudy, głodny. Popatrzył na nich z niechęcią. Mietek znowu kogoś zdjął z wozu, co? I znowu nie wziął grosza. On mógłby za to już mieć tysiące. On mógłby za to wykupić chleb na kartki. A on co robi? Zajmuje z wozu za nic. Tato, powiedział Mietek, nie martw się. Będę miał za to dobry uczynek i pójdę do nieba. Jakie niebo? Jaki Bóg? Ty nie widzisz, co się dzieje? Ty nie widzisz, że Boga już dawno tu nie ma? A jeżeli nawet jest, staruszek zniżył głos, to on jest po ich stronie. Nazajutrz tata Mietka zabrali. Mietek nie zdążył go zdjąć z wozu i poszedł zaraz potem do lasu, do partyzantki. To jest ten drugi przykład, kiedy powinien był już na pewno zginąć, ale przypadek znowu go ocalił. Za pierwszym razem uratował go astygmatyzm SS-mana, a za drugim Mietek Dąb, który właśnie szedł ulicą z pracy do domu. Te dziewczynki przywożone z różową pianą na ustach, te, które zdążyły jeszcze dorosnąć i kochać się i urodzić dzieci, więc o tyle więcej zdążyły niż córka Tenenbaumowej, miały zwężone zastawki. Zastawki to są jakby płatki poruszające się rytmicznie i przepuszczające krew. Kiedy są zwężone, to za mało krwi się przedostaje, może nastąpić obrzęk płuc, serce zaczyna szybciej pracować, aby dostać więcej krwi, ale też nie może bić za prędko, bo komora nie zdąży się krwią wypełnić. Optymalna praca to 4200 uderzeń na godzinę, a na dobę ponad 100 000 razy. Przez ten czas serce przetłacza 7000 litrów krwi, czyli 5 ton. Wiem to od inżyniera Sejdaka, który mówi, że serce jest mechanizmem jak każdy inny i jak wszystkie mechanizmy ma właściwości szczególne. Posiada duże rezerwy wydajności pracy, a zużycie materiałowe jest w nim niewielkie, ponieważ potrafi regenerować zużyte części, czyli przeprowadzać remont na bieżąco. Gdy serce nie jest w stanie sprawnie dokonać remontu, zaczyna chorować. Najczęściej psują się w nim zastawki, co zrozumiałe, mówi inżynier Sejdak, bo są czymś w rodzaju zaworów, a w każdym mechanizmie zawory psują się najłatwiej, choćby w samochodzie. Inżynier Sejdak skonstruował dla profesora aparaturę zastępującą prawdziwe serce podczas dokonywania naprawy, to jest podczas zabiegu. Koszt sztucznego serca wyniósł 400 000 zł. Kiedy prace były ukończone, przyjechał do zakładów kontroler, stwierdził, że kwota owa nie została zapisana gdzie należy, więc wynalazca naraził zakład na straty i dopuścił się przestępstwa gospodarczego. Na szczęście inżynier załatwił odpowiednie podkładki. Z zarzutu przestępstwa uniewinniono go, a kontroler był na tyle uprzejmy, że nie ujął sprawy w protokole. Obecnie inżynier pracuje nad nową maszyną. Pomoże sercu tłoczyć krew przez zwężone naczynia i pozwoli chorym przetrwać czas między zawałem i operacją. Większość ludzi umiera od razu po zawale, nie doczekawszy się operacji. Jeśli będzie to dobra maszyna, uratuje wielu ludziom życie, a przynajmniej, mówi Edelman, osłoni świeczkę jeszcze na moment. Nie trzeba z tą nadzieją przesadzać. Przecież on uważnie obserwuje i inżyniera, i profesora, i te wszystkie ich wysiłki i potrafi zadać najmniej spodziewany cios. Myśleli na przykład, że się udało, że są bezpieczni, a Stefan, brat Marysi Sawickiej, był chyba najszczęśliwszy ze wszystkich, bo miał 17 lat i dostał pierwszy w życiu rewolwer. Marysia Sawicka to ta, co biegała przed wojną razem z siostrą Michała Klepfisza na 800 metrów w Skrze. Stefan miał więc 17 lat i pierwszą broń i radość, że uczestniczył w akcji. Był w grupie osłaniającej ich wyjście z kanału. Wprost go rozsadzała. Nie mógł usiedzieć w domu i zbiegł na dół do cukierni. W tej samej chwili wszedł do cukierni Niemiec i zauważył rewolwer w kieszeni Stefana. Wyprowadził go i zastrzelił na miejscu, pod domem, pod oknami Marysi. Czasami jest to prawdziwy wyścig, a on do końca nie oszczędzi im drobnych małostkowych złośliwości. Choćby przy Rudnym. Nie było lekarza od koronarografii. Gasła żarówka w rentgenie. Blok operacyjny zamknięto. Nie było sióstr instrumentariuszek. Przez cały ten czas bóle się nasilały. Każdy ból mógł być już ostatnim, a oni ciągle szukali samochodów, lekarzy, żarówek i sióstr. Ale i tak zdążyli.
O 3 nad ranem, kiedy podziękowali profesorowi, a profesor Jan Moll podziękował im, kiedy w sercu Rudnego płynęła już szerszą drogą wytyczona kawałkiem żyły krew, a serce pracowało normalnie. Pomyśleli sobie, że chyba się udało, że udało im się jeszcze raz. Przed zabiegiem Rudnego nie było całkiem pewny, czy można go operować w ostrym stanie, bo przecież też czytał książki, w których piszą, że nie należy, i wyszedł ze szpitala, żeby jeszcze raz pomyśleć o wszystkim spokojnie. Spotkał doktor Zadrożną. Zapytał ją: operować? Jak myślisz? A doktor Zadrożna bardzo się zdziwiła. No wiesz, powiedziała, w waszej sytuacji? Bowiem mieli akurat nieprzyjemności w pracy. Ściślej mówiąc, to on je miał, bo dostał wymówienie, a Elżbieta Chętkowska i Aga Żuchowska postanowiły solidarnie odejść razem z nim. Takie tam sprawy bez znaczenia. Dość, że doktor Zadrożna miała prawo się zdziwić. Nieudany, ryzykowny zabieg nie ułatwiłby im znalezienia posady. Ale kiedy usłyszał, no wiesz, zrozumiał od razu, że teraz nie ma już nad czym myśleć. Decyzja zapadła i to niejako poza nim. Wrócił do szpitala i powiedział, operujemy. Ale Elżbieta ofuknęła go, że sobie wychodzi, chociaż dobrze wie, jak ważna jest każda minuta. Albo przywożą chorą i wszyscy mówią, że to jest katatonia, taka postać schizofrenii, kiedy chory nie je, nie rusza się, śpi i nie można go dobudzić. Leczą ją na to od 15 lat. Oni robią podczas snu badanie krwi. Okazuje się, że cukru jest 30 parę miligramów procent i przychodzi im na myśl, że to wcale nie jest schizofrenia, tylko coś z trzustką. Operują trzustkę. I teraz zaczyna się największe napięcie. Zaraz po operacji cukru jest 130, trochę dużo. Po 2 godzinach 60, więc może jednak cukier się ustabilizował. Kończy się sprawa trzustki. Zaczyna się codzienność, ale pojawia się tajemnicza historia z wapniem, który nagle zaczyna gwałtownie rosnąć u chorego na nerki. Trzeba spytać kolegów, jakie są kliniczne objawy pierwotnej nadczynności przy tarczyc. Oczywiście nikt nie wie, bo to się zdarza raz na wiele lat. Dzwonią do Paryża, są tam specjaliści od wapnia. Mówią, że im przysłać hormon do zbadania zasobniku w temperaturze minus 32 stopnie. Ale pacjent nie ma już wapnia 16, zaś przy 20 się umiera. Wiozą go na operację do Warszawy, może mu przez drogę nie naciągnie. Właśnie w momencie, kiedy kładą go na stole, jest już 20 i chory traci przytomność. Kończy się sprawa przy tarczyc, zaczyna się codzienność. Opowiem o wszystkim panu Zbigniewowi Młynarskiemu, pseudonim Kret, temu, który próbował wysadzić mur na Bonifraterskiej i składał się do strzału dokładnie w chwili, gdy po drugiej stronie u Edelmana włączali tę ich jedyną minę. Pan Młynarski składał się do strzału i czynił to samo żandarm, ale na szczęście pan Młynarski był od tamtego o ułamek sekundy lepszy. Pytam więc pana Młynarskiego, czy to wszystko Edelmanie rozumie, a on mówi, że rozumie doskonale. On sam, dla przykładu, był po wojnie prezesem spółdzielni Kuśnierskiej i okres ów wspomina bardzo dobrze, ponieważ musiał szybko działać i podejmować decyzje. Powiedzmy, ze środków obrotowych pokrył raz dach, bo futra zalewało. Grożono mu sądem. Powiedział, proszę, sądźcie mnie, wydałem nieformalnie 2 miliony, ale uratowałem 30. Taka decyzja wymagała naprawdę odwagi. Pomyśleć tylko. Środki obrotowe w tamtych czasach przeznaczyć na dach. I o to w życiu chodzi, konkluduje pan Młynarski. O szybkie, męskie decyzje. W tej spółdzielni pan Młynarski robił już prywatnie w swoim warsztacie futra dla... Po tej spółdzielni pan Młynarski robił już prywatnie w swoim warsztacie futra dla państwowych firm. Ustawił więc odpowiednio 4 pracowników i miał spokój z wydziałem finansowym. Jeden z ludzi rozpinał skóry, drugi wycinał, trzeci cyrklował, czwarty wykańczał, a pan Zbigniew miał pracę najbardziej odpowiedzialną – układanie. Najważniejsze bowiem w zawodzie kuśnierskim jest to, żeby pasowała skóra do skóry. Pełnią życia pan Młynarski żył właściwie tylko podczas wojny. Jako mężczyzna niepozorny jestem, 60 kilo i 1,63 m, a przecież odważniejszy byłem od tych wszystkich po 1,80 m. I później zaś układał towar, żeby skóry pasowały. I jak to można traktować poważnie? Pyta. Po tamtych czasach układanie karakułowych skór, dlatego tak dobrze rozumie doktora Edelmana. Chodzi więc jedynie o to, żeby osłonić płomień. Ale on, jak mówiliśmy, obserwuje te wysiłki uważnie i potrafi tak przebiegle ugodzić, że jest na wszystko za późno. Kiedy biorą krew i okazuje się, że to glimit, już nic zrobić nie można. Dlaczego Elżbieta Chętkowska połknęła glimit? Miała krwiak w tylnej jamie czaszkowej.
Plątała słowa, nie pamiętała najprostszej recepty, może zapomniała wtedy adresu albo jak zapala się światło, czegoś w tym rodzaju. Dlaczego Elżunia połknęła truciznę? Miała wszystko, kochających rodziców, pokój z drogimi zabawkami, a później świetny dyplom i przystojnego narzeczonego. Ale któregoś dnia połknęła środki nasenne i został po niej ten piękny pokój, seledynowo-biały, w którym jej dobry amerykański ojciec nie pozwala przestawić żadnej rzeczy i mówi, że tak musi zostać na zawsze. Amerykański ojciec pytał doktora Edelmana, dlaczego to zrobiła. Nie umiał odpowiedzieć, chociaż to była Elżunia, córka Zygmunta, Zalmana Frydrycha, który mówił, ja nie przeżyję tego, ale ty przeżyjesz, więc żebyś pamiętał, że w zamościu, w klasztorze jest moje dziecko. Zygmunt strzelił potem w reflektor, dzięki czemu mogli przeskoczyć mur, a Elżunię odnalazł Edelman zaraz po wojnie i żadnej z nich już nie zdążył pomóc, ani tej, która umierała w Nowym Jorku, ani tej, która w Łodzi umierała. Tak więc nigdy do końca nie wiesz, kto kogo podszedł. Czasami cieszysz się, że ci się udało, bo wszystko dokładnie sprawdziłeś i przygotowałeś. I przekonałeś ludzi i wiesz, że już nic złego nie powinno się stać. A Stefan, brat Marysi Sawickiej, ginie, bo rozsadza go radość. A Celina, ta, która wyszła z nimi kanałami na prostej, umiera. On zaś przed śmiercią może jej tylko obiecać, że umrze godnie i bez lęku. Był potem w kibucu imienia bohaterów getta, niedaleko Hajfy, na pogrzebie Celiny, Cywi Lubetkin. Było ich z kanału na prostej troje. On, Masza i Pnina. I Masza, kiedy tylko zobaczyła go, szepnęła. Wiesz, dziś znowu go słyszałam. Kogo? Zapytał. Nie udawaj, że nie wiesz. Rozzłościła się Masza. Tylko nie udawaj. Wytłumaczyli mu, że Masza znowu słyszała krzyk chłopca, który poszedł dowiedzieć się, co znaczy wiadomość, czekać w północnej części getta. Spalili go na Miłej. Krzyczał cały dzień. I Masza, która była wtedy w bunkrze obok, codziennie słyszy jego krzyk. Słyszy w mieście oddalonym o 3000 kilometrów od Miłej i od bunkra i szepcze, słuchaj, dziś znowu, wyjątkowo wyraźnie. A do gospodyni Abraszy Bluma puka dozorca, mówi, u pani jest Żyd. Zamyka drzwi od zewnątrz i idzie do telefonu. Na dozorcem AK wydało później wyrok śmierci. Abrasza zaś wyskoczył z okna na dach, połamał nogi i leżał tak, aż przyjechało gestapo. A człowiek umiera na stole operacyjnym, bo to był zawał okrężny, który nie dał śladów w koronarografii, ani w EKG. Pamiętasz więc dobrze o tych wybiegach i nawet jak operacja kończy się pomyślnie, czekasz. Nastąpią długie dni czekania, bo teraz się dopiero okaże, czy serce się przystosuje do sztukowanych kawałków żył, do nowych tętnic i do lekarstw. Potem stopniowo się uspokajasz, nabierasz pewności. I kiedy już to napięcie i ta radość całkiem z ciebie opadną, wtedy, dopiero wtedy uprzytamniasz sobie, jaka to jest proporcja. 1 do 400 000. 1 do 400 000. Po prostu śmieszne. Ale każde życie stanowi dla każdego całe 100%. Więc może ma to jakiś sens.